To bym powiedział, jakbym był prezydentem pierwszego dnia. Całym w głowie napisałem orędzie, ale było dobre. Każdy korzysta ze swojej sytuacji życiowej, żeby wyżyć się na kimś drugim. W Polsce nigdy nie pozbyto się komunizmu. Patriotyzm polega dzisiaj na płaceniu podatków. Ludzie inni kulturowo to są ludzie, a nie podludzie, albo antyludzie, albo w ogóle zwierzęta. Zawsze chciałem wiedzieć, co różni ludzi najlepszych w swoich dziedzinach od całej reszty. Postanowiłem, że po prostu zapytam ekspertów, jak oni to robią. Biorę zatem Bentleya i ruszam na spotkanie z prawdziwym mistrzostwem. Nazywam się Maciej Wieczorek, a ten program to Ekspert w Bentleyu. Martin Lechowicz, pisarz, publicysta, współtwórca Radia Kontestacja, promotor przedsiębiorczości i zdrowego kapitalizmu. Ruszajmy. A dziś będzie o wolności, o tym, dlaczego warto być wolnym człowiekiem, kiedy, a może kiedyś nie warto, albo gdzie się kończy nasza wolność, albo gdzie się nie powinna kończyć. I dlatego zaprosiłem tutaj człowieka, który jest trochę synonimem wolności, zwłaszcza gospodarczej, ponieważ promuje ją od lat tylu, że ja już nie pamiętam od ilu, bo kiedy ja się zainteresowałem przedsiębiorczością, to ty już ją promowałeś, więc to było zawsze po prostu. To była jedna z tych rzeczy, które były zawsze po prostu. Chcesz powiedzieć, że jestem stary. Oczywiście. Na szczęście mam wolność, żeby mówić takie rzeczy. No, ja nie tylko promuję, ale uprawiam wolność. Ja się może tym różnię od niektórych promotorów, że promują, ale tym nie żyją. A ja sobie żyję. Tak. Bardzo uprawianie to jest też bardzo ważny element życia. Jak z seksem w ogóle. Muszę tym gadać, też lepiej uprawiać niż promować. Czy nie? Okay. Ja mówię oba. Okej. Okay. Promujesz seks. Ludzie, rób. Promujesz seks nocowym, czemu nie? Natomiast na początku jeszcze, bo tutaj drogą reklamy trzeba dodać, że spłodziłeś książek 5? No. I to jest jedna z nich. Jedyna, którą wydaliśmy nakładem wydawnictwa Ekspertia akurat. Jedyna z kolei nasza książka dla młodzieży. Czyli dla nastolatków, można powiedzieć. Szkoła latania mówi o tym właśnie, dlaczego metaforycznie oczywiście warto rozwinąć skrzydła, warto się uczyć. Ty w ogóle widziałeś właśnie fizyczną? Nie widziałem, strasznie lubię fizyczną. Jak byłem taki mały jeszcze, to ja miałem takie marzenie, mam nie patrzeć do kamery, nie? Ja zawsze lubię patrzeć do kamery. Najbardziej. Tam są ludzie, oni tam są. A, fajnie. Miałem takie marzenie, żeby moja książka była w księgarni, ale jak już zacząłem pisać książki, to księgarnie się skończyły i wszystko już jest wysyłkowo, albo e-booki są, no a teraz mam książkę. O, z ilustracjami. O, to jest fajne. Wow. Pamiętam, jak je wybieraliśmy. Dobra książka. Były roboty serio, i to jedna powstawało z ulubionych. Miesiącami. Znaczy właśnie to jest chyba moja najlepsza do tej pory. Lubię ją jakoś tak. Czytać? Oczywiście. Więc nie wiem, czy ci wypada dawać twoją książkę w prezencie. Tak, jak chcę z autografem. Creep. Dobra, ale dobra, przejdźmy zatem do wolności, bo to ja sobie tak uwidziałem te nasze dzisiejsze w sumie pierwsze na żywo spotkania, a internetowo to jakoś tak mam wrażenie, że oscylujemy czasem wokół siebie, bo ja cię tam śledzę, to tu, to tam, za drzewa wystając niekiedy. W każdym razie to dziś chyba będzie taka trochę rozprawa, może nawet filozoficzna, ale oparta o życie realne. To jest jedna z takich rozmów na trasę, bym powiedział. Także lubię. W trasę, słuchaweczka i sru, jedziemy z tym koksem. To właśnie taka rozmowa dziś się szykuje. Więc zaczniemy może właśnie od tej wolności i pewnie na niej też skończymy. W każdym razie, gdzie powinna się kończyć wolność? Bo ostateczna wolność... Klasyk na twoim nosie, nie? Dotąd, czyli powinna się kończyć tam, gdzie się zaczyna wolność drugiego człowieka. No to taka prosta definicja, ale ona zadziwiająco dobrze ogarnia całość. No ale dobra, bo z racji tego, że my oba jesteśmy wolnościowcami, to ja musiałem się specjalnie szykować z argumentów przeciwnych, żeby dzisiaj w ogóle była jakaś rozmowa, bo tak byśmy się radośnie przytakiwali, byłoby bez sensu. Więc na przykład jadę sobie autostradą. Aha. 180. No. Można 140. Tak jak my teraz właśnie. No, daleko nam teraz, tak? Ale dajmy na to, że jadę sobie 180. Jest słoneczna pogoda, ja mam jakieś umiejętności, które ćwiczyłem. Nie gadam przez telefon, zresztą nawet jak nie jadę, to nie gadam. W każdym razie trzymam ręce na kierownicy, jest mały ruch. Uważam, że mam kompetencje, żeby jechać 180. Okay. I nie mogę. No i pytanie, czy słusznie, że nie mogę, bo jako wolnościowiec ja chciałbym niby móc, ale... A zagrażasz innym? Ja uważam, że nie. Ale właśnie, i tu jest, specjalnie ja to tak formułuję to zdanie, żeby właśnie ktoś mógł się teraz przyczepić. No właśnie, to ty uważasz, a regulator uważa, że tak. Aha, regulator uważa. Zawsze to sprowadzi do tego, kto ocenia, gdzie się kończy ta wolność jednego i zaczyna drugiego. I to jest chyba istota problemu, bo te konflikty takie... sytuacje, gdzie jest coś niejednoznaczne, że nie wiadomo, czy stosować tutaj wolność, czy jednej osoby, czy drugiej, nie? To ta sytuacja, tak naprawdę cały problem w praktyce sprowadza się do tego, kto reguluje. Jak na przykład jest kwestia aborcji, nie? A że rzuciłem kaliber, nie? Ale to jest ten sam problem i tutaj widać wyraźnie, gdzie jest problem. Problem nie jest, nie sprowadza się do tego, czy robić to, czy nie robić to, tylko kto ma o tym decydować. To jest tak naprawdę praktyczny problem. I kiedy ja powiem jako wolnościowiec, że problem jest w tym, że decyduje państwo i urzędnik państwowy, to ludzie mówią, że jestem przeciwko aborcji, ja za aborcją, nie wiem, że go nie mówię, ale to nie ma w ogóle nic do rzeczy. Ja nic nie mówię o tym, czy jestem przeciwko, czy za. Jestem przeciwko regulacjom państwowym spraw prywatnych, które nie dotyczą całości życia. No chyba, że dotyczą, to nie wiem. Tak czy inaczej, może kompetentniejszą osobą do decydowania o takich rzeczach jak aborcja jest matka, ojciec, ewentualny, przyszły, niedoszły, dużo bardziej niż urzędnik w Warszawie. Nie? No ale dobra, no to patrz, bo idąc z tym kalibrem w sumie, ktoś powie, no dobra, ale jak to dziecko ma rok, to wtedy już urzędnik powinien decydować, czy jak oni chcą do beczki z tym dzieckiem. W ogóle nie powinien urzędnik decydować, nigdy właściwie. No właśnie to... Jeżeli urzędnik w ogóle ma jakąś rację bytu, to tylko w sytuacjach, kiedy inne rozwiązanie jest niemożliwe, absolutnie. To powinna być ostateczność. Tak samo jak redystrybucja albo jakiekolwiek ingerencje państwa. To się zdaje się nazywa zasada subsydiarności. I żeby było śmieszniej, jest w konstytucji polskiej, której nikt nie przestrzega. Nawet nie wie, co tam jest napisane. No dobra, ale no to patrz, kiedy jest w tym... Kiedy musi ktoś wkroczyć, tak? Bo to jest wtedy to roczne dziecko, ono się nie obroni przed niczym, tak? Więc rodzice mogą stwierdzić, a co by było, gdyby nim rzucać z okna? Wow, znasz taki przypadek? Nie, ale dlatego bo staram się wymyślać takie przykłady, żeby nikomu jakieś traumy nie odpalić życiowej, więc liczę, że nikt z nas oglądających nie był rzucany z okna przez rodziców w wieku 1 roku. Okay. Statystycznie mam nadzieję w każdym razie. No i dobra. Więc pytanie, czy wtedy urzędnik albo policja, którą ty nazywasz często milicją, czy powinna przyjść, czy nie powinna przyjść? Bo to jest ich przecież sprawa. Ja nie wiem, ale po co my się zastanawiamy nad tak niszowymi rzeczami? Nie ma większych problemów. W debacie publicznej przecież takie rzeczy są najważniejsze. No z jakiegoś powodu, ale ja bym przekierował tą debatę publiczną na rozmowę o tych 99,999% przypadków, gdzie nikt nie rzuca dziećmi przez okno. I jeżeli to będzie załatwione, to możemy się zająć rozmawianiem o tym przypadku ludzi kompletnie popieprzonych, których jest strasznie mało, więc tam naprawdę wszystko jedno, czy się nimi zajmie urzędnik, czy nie. I chodzi o to, żeby ta gruba większość żyła w kraju, gdzie jakaś wolność jest możliwa dla nich, dla każdego. Tam, gdzie jest możliwa, realna, nie zagraża innym i tak dalej. No dobra, a znasz taki przypadek, że ty jakbyś rządził, to byś ograniczył wolność do konkretnej rzeczy? Że ja bym ograniczył. Tak sobie przypomniałem, bo jak tak powiedziałeś kiedyś, to nie mogłem usnąć, bo mi się zaczęło marzyć, co bym powiedział, jakbym był prezydentem pierwszego dnia. I całym w głowie napisałem orędzie, ale było dobre. Mogłem to spisać. Tak był porywający normalnie. Taki Reagan do kwadratu byłem. No potem usnąłem. Dobra, czy ja bym ograniczył wolność? No pewnie, ale w przypadkach, kiedy, tak jak mówię, wolność zagraża wolności kogoś drugiego, nie? No czyli na przykład za morderstwa bym karą śmierci karał. Za kradzież to też jakąś karę. Może nie śmierci, ale adekwatną do tego. No bo takie dosyć oczywiste rzeczy, no ale tu jest ograniczenie wolności ludzi. Tam, gdzie ona szkodzi wolności kogoś innego. Tylko znowu ktoś może powiedzieć, tak szukając znowu celowo tych argumentów przeciwnych, że to są takie przykłady, takie bardzo proste, tak jednoznaczne. A jest przykład skomplikowany. Stoisz na przystanku i facet pali fajkę. Oczywiście. I on cię nie zabija, tak? Ale mi szkodzi. No, znowu ktoś powie, wolnościowiec powie, a musisz tam stać, nie podoba ci się to jak w programie, tak? Nie podoba się komuś ten odcinek, nie musi oglądać. No nie musi. Nie musisz stać na tym przystanku obok tego gościa. Ale niech nie przerywa, dobry odcinek. Także... Może stać 10 minut, znaczy 10 metrów dalej. No mogę, ale to chyba ja mam właściwie prawo takie jak on stać na tym przystanku, nie? jakoś tak nie widzę, żeby to był duży problem. Może jednak ten, kto pali, powinien się przesunąć, a nie wszyscy pozostali. No tak czy inaczej jest to problem. No wiem, że są problemy życiowe w realnym świecie. No będą takie. Ale jakieś założenie by warto przyjąć, czy chcemy żyć w świecie, gdzie się bardziej chroni tych, którzy chcą sobie zapalić, czy tych, którzy chcą sobie oddychać. Mhm. Ja myślę, że tych, którzy chcą sobie oddychać. Ten, kto sobie zapalić może, jest dla niego sytuacja dosyć prosta, że przejdzie sobie parę kroków dalej. Mhm. Wszyscy są zadowoleni. Nie wiem, jakoś tak. Dobra, możemy o tym zresztą dyskutować. Ja piję trochę do tego, wiesz, bo no. Chodzi o to, że to jest argument taki trochę podpuszczać, ponieważ wolnościowcy bardzo ucierpieli mentalnie wręcz podczas pandemii, gdzie no, polityka pandemiczna była wręcz antywolnościowa i to był typowy dobry ojciec, który się miał o wszystkich zatroszczyć. I ten dobry ojciec teraz może powiedzieć: dobra, Martin, powiedziałeś, że to palacz się ma przesunąć, no bo on szkodzi. I tak samo, jak ty bez maski chodziłeś, to mogłeś komuś zaszkodzić. I ci ludzie mieli prawo do tego, żeby cię tam nie było. No dobrze, ale to może niech udowodni ten, komu zaszkodziłem. No to przecież oni mają. Mówię, przepraszam. Jakiś, mam dowód? Nie znam jednego przypadku, kiedy ktoś potrafił udowodnić, że ktoś go zaraził, bo nie miał maski. Przecież to jest absurd. Jak można to udowodnić? Da się w ogóle? Logicznie? Jakoś? Naukowo? W jakikolwiek sposób? To jest pytanie do naukowców. W każdym razie, bo tak samo ktoś może powiedzieć, idąc dalej w nasze nowożytne czasy, które w Polsce może trochę mniej nas dotykają, ale mieszkasz lub mieszkałeś, nie wiem, bo ostatnio dużo zmian u ciebie, ale lata spędziłeś w Anglii, to tam bardziej to widać, że słowa też krzywdzą, tak? Że nagle się okazuje, że już nie tylko ten dym z papierosa, ale że ty powiesz, no w Polsce na przykład murzyn nie można powiedzieć, bo to krzywdzi. Ty powiedziałeś murzyn. No ale jako przykład, w cytacie można. Tu był, to w cytacie można. Aha, cytuję ja powiedziałem, murzyn. Czego nie można, tak? To... w każdym razie... Poważnie mówisz, nie można murzyn już mówić? No nie jest to mile widziane co najmniej. Okej, dobra. I teraz jest chyba afroamerykanin tylko dozwolony, bo czarny już chyba też nie można. A ktoś czarnoskóry, pytał, ponieważ oni mają czarnej skóry. Tak, aha, ciemną skórę bardziej? No, to nie wiem. To jest w ogóle ciekawe, bo to wszystko zależy od języka, bo na przykład... A pytał ktoś murzyna w ogóle, czy on ma jakiś problem z tym? Takiego przeciętnego człowieka o ciemnym odcieniu skóry? Czy nie? Ja jestem taki ciemniejszy niż ty, nie wiem, może trzeba mnie jakoś nazywać. Bo... Ale warto rozwiązywać wszystkie problemy, nawet te, których nigdy nie było. No dobra, w Anglii jest faktycznie paranoja, ale ta paranoja istnieje głównie w mediach, się okazuje, bo jak rozmawiam z ludźmi w zwyczajnym życiu, to nie mam jakiegoś problemu z tym specjalnie. Znaczy to nie jest problem, to jest problem, który ktoś musi szukać, żeby sobie znaleźć, wykopać taki problem, że ktoś mnie obraża, bo powie murzyn. Więc jak jest dużo ludzi, którzy są mocno przewrażliwieni na własnym punkcie albo na punkcie innych, albo ludzie, którzy nie wiedzą, co ze sobą zrobić w życiu i szukają, jak tu naprawiać świat. A że świat jest taki całkiem niezły, zwłaszcza w Anglii, dobrze zorganizowany, to muszą szukać jakichś problemów już nieistniejących, żeby pojawiły się te problemy i będą potem je naprawiać. Ludzie mają straszną potrzebę ratowania świata. A im mniej właściwie ktoś potrafi coś w życiu zrobić, to zauważyłem, że bardziej chce innym się w życie wtrącać. Masz tak? Że ja się bardzo chcę w życie wtrącać? Nie wiem, aż tak dobrze się jeszcze nie znam. Mam taką obserwację również, że faktycznie najwięksi gadacze, wolę nie po nazwiskach, a już tym bardziej nie wchodząc w politykę, chociaż aż się prosi, żeby parę nazwisk podać. W każdym razie, no ale to chyba jest domena polityczna, tak? Że polityk musi pokazać, że coś robi, a jak nie za bardzo jest co robić sensownego, to trzeba pokazać, że się w ogóle coś robi. Chyba musi, no tak. Także... No jest to ciekawe zagadnienie, no ale dobra, to bo teraz spędziłeś ostatnie lata w Anglii. I teraz... Przyjechałem tutaj motocyklem. 7,5 tysiąca kilometrów. 125 centymetrów. Czy to jest w ogóle motocykl? 125 centymetrów sześciennych. To jest motocykl, to jest bardzo mały motocykl. Co lata regulator? To... Mam kategorię prawie A1. 50 wzwyż jest motocykl? Nie, to jest już motocykl. Lekki, tak to nazywałem. Kiedyś się zastanawiałem, czym jest skuter, bo kiedyś wydawało mi się, że skuter to jest to, na czym się tak siedzi, ale potem się okazało, że nie, bo teraz są skutery, na których się siedzi jak na motorze, niektóre nawet wyglądają. A miałem taki nawet kiedyś. No, ale skuter to jest taki obudowany i ma wariator zamiast łańcucha. Poznasz, że nie ma łańcucha, to jest skuter. O proszę. Czyli, tak. Czyli są zasady jakieś, nawet w świecie skuterów. No ale dobra, Anglia. Co jest lepszego w Anglii niż Polsce? Może jakieś odwrotne pytanie, czy krócej, co jest lepszego? No, prawo jazdy na przykład, już taki prosty przykład. Potrzebowałem zrobić prawo jazdy od dawna już, no wcześniej nie potrzebowałem. W Polsce mogłem jeździć sobie 50-kami motocyklami bez prawa jazdy i przejeździłem Polskę dookoła wszędzie, takimi małymi. No się potem rozpadały przeważnie, no bo one nie były do takiej jazdy. No, w końcu stwierdziłem, że trzeba dookoła Europy przejechać. No to chyba już nie dam rady, takim małym. Prawo jazdy się przyda. No i pojechałem do Anglii zrobić to prawo jazdy. Właściwie to był taki podstawowy jakby pretekst, żeby tam wyjechać, bo tam się robi jakoś tak normalnie, po ludzku. Etapowo. Cztery części są potrzebne, żeby to prawo jazdy zrobić. No ale w skrócie tak Ci powiem, że kosztuje mnie to mniej niż 200 funtów zrobienie prawa jazdy. Nikt mnie nie chce uwalić na egzaminie. Zdałem wszystkie części za pierwszym razem. Mogę jeździć i zdawać własnym motocyklem. Nawet muszę. Więc najpierw kupiłem motocykl, potem nim jeździłem, a potem miałem prawo jazdy. Taka kolejność. Dziwna, ale działa. I największa różnica jest w podejściu ludzi do takich rzeczy. To jest przykład, nie? No tam akurat kwestia prawa jazdy, to nie każdego interesuje, ale to jest przykład, jak działa, czym się różni mentalność, no nie wiem, Anglików, w ogóle ludzi na zachodzie od Polaków, że w Polsce ludzie są przeciwko tobie, a tam ludzie są za tobą. Jakoś taką normą, domyślną postawą życiową jest, żeby być przychylnym temu drugiemu. W Polsce, jak teraz sobie jeżdżę, już po 2 latach mieszkania w Anglii, to rzuca się w oczy taka wrogość na twarzach, jak się chodzi. No nie wszyscy to mają, ale tego jest strasznie dużo. Może takie ryje mamy po prostu. Może takie ryje. Jakoś w Anglii tego nie ma. No co, jakieś inne ryje mają, bo się na wyspie urodzili, bez sensu. Nie, no kwestia wychowania chyba. W Czechach, jak przejeżdżałem przez Czechy, to też takie trochę smutne, przygnębione twarze chodzą. Widziałeś, jak w Ostrawie wygląda? Jakbyś mieszkał w Ostrawie, też byś był przygnębiony. Może to akurat nie jechałem. No, ale jest ta różnica, na przykład jak się egzamin zdaje, ile historii się nasłuchałem od ludzi, którzy w Polsce zdawali i opowiadają, jaka tam jest no, taka nieprzyjazna postawa. Egzaminator ma interes w tym, tak zbudowano system, żeby miał interes w tym, żeby cię uwalić. A nawet gdyby nie miał interesu, to i tak cię chce uwalić z tego powodu, bo się czuje lepiej, nie? Wiesz, jak komuś pokażę, że jestem lepszy od niego, no to automatycznie jest mi fajniej i szczęśliwiej w życiu, zwłaszcza jak sam nic więcej nie umiem zrobić w życiu i pokazać, że nie na coś tam stać. No, to wiesz, tak w PRL-u było, jak ktoś nie wie o co chodzi, niech sobie misia oglądnie, to będzie widział. Każdy korzysta ze swojej sytuacji życiowej, żeby wyżyć się na kimś drugim. Od ekspedientki w sklepu po tam urzędnika wyższego, każdy to robił. I zostało to do dzisiaj. Ja nie wiem, jakim cudem to się uchowało, a wiecie, może wiem. Trochę to dotyczy tej książki. Ja myślę, że przez system edukacji dziadowski w szkole, ten zabytek beznadziejny, gdzie nie ma nauczycieli, tylko są urzędnicy państwowi. I nie wiem, jak to jest skonstruowane dokładnie, że do dzisiaj nauczycielki czy nauczyciele, tak naprawdę urzędnicy w szkołach państwowych mają tą samą mentalność, którą ja widziałem, jak ja byłem w podstawówce. Jak to jest możliwe? Bo ja już trochę przeżyłem od czasu podstawówki, myślałem, że się zmieni, przynajmniej ta rzecz, bo ona jest najbardziej fundamentalna. No, każdy zaczyna życie od postaw życiowych, których się nauczy w szkole. Bo się wszystkich pcha do tej szkoły, czy chcą, czy nie chcą. Zresztą też jest barbarzyńska rzecz w Konstytucji napisana, że ludzie mają obowiązek chodzenia do tych instytucji do 18 roku życia. No a jest edukacja domowa, więc jest jakaś ucieczka z tego systemu. Ale w UK też chyba muszą, nie? Nie, właśnie niedawno przeczytałem, co tam się dzieje, ale to nawet ci nie mówię, bo wyjedziesz. To jest jakiś raj. Że oczywiście wszystko kosztuje, nie, żeby to zorganizować, ale w brytyjskim systemie, według prawa brytyjskiego, rodzice, jest jedna zasada w prawie, że edukację rodzice muszą dziecku zapewnić. I tyle. Nic więcej w prawie nie ma o tym, jaka to ma być edukacja, gdzie ma się odbywać, czy mają być jakieś egzaminy, czy oceny, no w ogóle nie ma szczegółów, więc jest zupełnie możliwe i legalne, żeby sobie dziecko zabrać i uczyć samemu, nie zdając egzaminów, nie meldując się w szkole, niezgodnie z państwowym programem nauczania, bo też nie ma wymagania, że musi być państwowy, i w ogóle po swojemu. Instytucje te ogólne mają tylko sprawdzać, czy edukacja się odbywa i tyle. Także to jest jakiś szokujące dla mnie, jak czytałem o tym, jak to wygląda. I gdzie to przeczytałem? Na stronach rządowych brytyjskich. To jest ich własna, taki guidance mają napisany. No trochę szok, nie? Bo w Polsce to jakby walczy się o każdy ochłap wolności i pyta się rządu, żeby łaskawie pozwolił na kawałek wolności. W Anglii to jest podstawa funkcjonowania i dopiero na to jest nałożona jakaś instytucja, szkoły, i ludzie przeważnie posyłają te dzieci do szkół, bo łatwiej, bo im się nie chce, bo taniej, nie wiadomo, różnych tam powodów, może wierzą, że to dobra edukacja, ale podstawą funkcjonowania jest wolność osobista. Mimo że tyle jest, no, sporo tam socjalów w tej Anglii i różnych takich rzeczy, to fundamentalnie obowiązują takie zasady, jakich my, wolnościowcy, byśmy chcieli w Polsce. I problem polega w ogóle w Polsce na tym, taki długi monolog, ale to słuchajcie, on przekończy monolog tym, że problem polega na tym, że nigdy w Polsce, z tego co czytałem, Kisielskiego ostatnio czytałem książkę, jego tam felietony gdzieś tam za granicą, i wyjaśniło mi się, że w Polsce nigdy nie pozbyto się komunizmu. Mamy system, który jest kontynuacją, połatanym komunizmem, ale chodzi o to, że nikt nie wywalił tych najbardziej fundamentalnych założeń, które obowiązywały w PRL-u. No i najbardziej fundamentalne, że człowiek jest dla państwa, a nie państwo dla człowieka. I że wolność to jest łaska, łaskawy dar od Pana. Takie coś, co jakoś tak dziwnie ten komunizm polski się łączy z tym feudalizmem z Rzeczpospolitej, jakoś tak się nałożył i strasznie trwały się okazał. Nie, że przeciętny Polak teraz się zachowuje jak chłop na folwarku i jednocześnie jak komunista, który się wychował w PRL-u. No i strasznie trudno to wykorzenić. Więc sobie myślę, że jedyną metodą jest nie wygrywanie wyborów póki co, ani jakieś rewolucje, tylko zmiana sposobu myślenia, edukacja, informowanie ludzi o tym, że fundamentalnie wszyscy jesteśmy wolni. Ja dlatego napisałem książkę. O tym ona jest. Ona Mówisz o tej książce, którą można kupić na ekspertia.com.pl? O tej mówię. No. Ja nie umiem się reklamować. Ja się uczę dopiero, sorry. Ja umiem pisać i mówić i lubię. Ale sprzedawać lubię. Civil servant, tak się nazywa urzędnik w Anglii, z tego co wiem, no tak. Co jest ciekawym już przykładem tego, jak inne jest myślenie. Pamiętam, bo w Polsce też się tak nazywa. Minister to jest dosłownie sługa. Tu minister po angielsku znaczy Ministerstwo służyć. Prawdy my tu mamy bardziej. Czyli nawet służba. No dobra, ale w Polsce to się sprowadza do nazw, które skopiowano i nikt nawet nie wie, co znaczą. Tak, wiedziałeś, że minister to jest sługa? No nikt nie wie. Nawet ten minister. No on na pewno nie wie. W każdym razie, no miałem taki epizod, że miałem kiedyś firmę w Anglii. Bardziej z przyczyn polsko-zusowskich, no tak. Ale może nie wchodźmy w to, bo nie wiadomo, kto ogląda. W każdym razie pamiętam, że dużo pytań zadawałem mojej londyńskiej księgowej wówczas. Były to typowe pytania polskiego przedsiębiorcy. Czy tu się, nie wiem, czy to nie będzie krzywo odebrane, czy ta faktura się zgadza, czy to tak dalej. I w końcu mi księgowa przerwała i powiedziała: Panie Maćku, tu jest Anglia, co pan w ogóle, co wy tam macie w tym kraju, że pan takie pytania zadajesz niedorzeczne w ogóle. Jeden wielki paranoik, tak jakby. No, ja przechodziłem to samo, to jest taki szok kulturowy, jak się wraca. No jedzie do Anglii, Polak, tylko że ja nie miałem księgowej, a jeżeli bym miał, to nie z Polski, bo wolę, żeby tam już jakąś brytyjską. Czytałem sobie wszystko na stronach rządowych, okazało się, że prowadzenie spółki, całej spółki, nie? Osobowość prawna i wszystko, prowadzenie tego w Anglii jest o tyle łatwiejsze niż w Polsce, tak bardzo łatwe, że ja mogę to sam robić łącznie z księgowością. Po przeczytaniu tam odpowiednio paru rzeczy czy coś. Nie wiem, czy to jest najlepszy pomysł akurat, nie jestem idealnym księgowym, ale wystarczy jeden ja, żeby prowadzić samą spółkę. No w Polsce to jest niemożliwe, po prostu jest taki gąszcz prawny i tyle zagrożeń ze strony urzędników i w ogóle klimat tak nieprzyjazny dla przedsiębiorcy, że nawet nikt nie myśli o tym, żeby samemu księgować, spółkę zakładać. Różnice są strasznie duże. No na przykład taka kwestia zarządzania, która w Polsce się opiera na zasadzie dziel i rządź, tak? Czyli wszystkie partie polityczne ogólnie próbują znaleźć jakiś tam element, który ich różni od tych innych I tak podzielić społeczeństwo, żeby po prostu przy wigilijnej kolacji ciocia, która lubi PiS, z tym wujkiem, który lubi PO, żeby się pozabijali, po prostu zabili na miejscu, bo nie mogą normalnie pogadać i mieć różnicy zdań. I to działa, to się sprawdza świetnie, ale mam wrażenie, że nie tylko w Polsce, bo na przykład mam trochę znajomych w Stanach z kolei i u nich jest podobna akcja, tak? Oni się też już zaczynają, Trump divorce nawet słyszałem takie pojęcie kiedyś. Podzielili i się żrą. Bardzo, tak, bardzo więc pytanie, no to żeby, wiesz... To skąd się to bierze? Pytanie, czy jak w UK? Nie ma tam czegoś takiego, że ci to rejsi z tamtymi tam się nienawidzą właśnie, i o ty gnoju. Właśnie zwróciłeś mi uwagę, za Borysem jesteś ty? Nie, oni nie gadają o tym. Ale to Anglicy są specyficzni. Oni takie mają, jakby ta ich uprzejmość, ona jest tak wrodzona, że uniemożliwia takie pranie się po ryjach. Przy kolacji czy coś. Po prostu nie gadają. Jakby to takie jest, no nie uchodzi. Nie wiem, jak to wyjaśnić. Jest trochę dziwnie tutaj. Ale to im się przydaje, bo oni mają stulecia tradycji dogadywania się. Jak Francuzi tam sobie głowy obcinali na gilotynach, to w tym samym czasie w Anglii się dogadywali. Płynne przejście było z systemu feudalnego, czy tam arystokratycznego na taki współczesny bardziej. Oni się potrafią dogadywać. Znaczy, tam były czasem wojny, wiadomo, tam domowe, różne tam Cromwelle i tak dalej, ale to nie była ta skala. Angielska szkoła kibolstwa jednak przecież jest inspiracją dla Polski. Jest! No ale jak się porównamy, jak w ogóle się rozwiązuje konflikty, to w ogóle jakby inny system. Tam oni rozumieją, że trzeba rozmawiać. Ja tego nie łapię, że tak trudno Polakom jest sobie uświadomić, że jak ktoś nie lubi PiS-u, to ma pecha, bo ten PiS zostanie. Ci ludzie, którzy na niego głosują, oni nie znikną. Choćby wygrali wybory, no wszystko jedno, kto wygra wybory, przecież ta druga strona zostanie. Inaczej mówiąc, musimy żyć ze sobą pomimo różnic. I Anglicy to rozumieją, przynajmniej większość, a przynajmniej ci, którzy mają wpływ na resztę społeczeństwa i tego się też uczy. A w Polsce to jest jakaś zupełnie nieakceptowana informacja. Rozumiecie, że jak wam się narodowcy nie podobają, okej, ale będziecie musieli z nimi żyć. Jak wam się nie podobają wolnościowcy, trudno, będziecie musieli z nimi żyć. Trzeba będzie rozmawiać. No i Anglicy rozmawiają ze sobą. Kiedy tam się publikuje jakieś prawo albo zmienia się prawo dotyczące spółek, to mi 5 lat wcześniej wysłali informację i wstrzymali się tej zmiany. Wszyscy. Nie? Partie się zmieniają, raz rządzi ta, raz rządzi inna, ale oni wiedzą, że to jest normalne, że się zmieniają partie, więc muszą się wszyscy ze sobą dogadać, jak robią taką zmianę, która dotyczy wszystkich. No w Polsce to jest szarpanina. Kto tylko może, ten ignorując wszystkich wymusza jakieś zmiany, a później 4 lata, po 4 latach wszyscy go mają dość i następna partia rozwala wszystko i robi znowu bez dyskusji z kimkolwiek swoje własne zmiany. Już mi wszystko jedno, czy one są prawicowe, lewicowe, kościelne czy ateistyczne. Chodzi o to, że się nie rozmawia. Polska musi, już jest krajem, w którym są... Różni ludzie żyją. Już nawet zaczyna się chyba odnawiać ta pierwsza Rzeczpospolita, bo Ukrainy już jest dużo, Polaków jest dużo, nie wiem kogo jeszcze jest dużo. Może nikogo jeszcze, ale... Ponoć Żydów coraz więcej podobno, bo kupują dużo mieszkań, nieruchomości. Tak? A chcą tu żyć, czy tak? Nie chcą tu mieszkać. Tak? W Polsce? Ty byś chciał, byś był Żydem, mieszkać w Polsce? Ja nie wiem, jakbym miał 100 metrów za granicą Palestynę i odwieczny konflikt, to może i bym wolał w Polsce. No ale dobra, a propos plusów, no dawaj coś, że Polska lepsza. Polska lepsza, pierogi są dobre, bardzo dobre. Ja tu lubię jeść pierogi. Od 5, ile już jestem w Polsce? No trochę parę dni, codziennie jem pierogi. Dziś nie jadłem pierogoholik. Jeszcze. Pierogoholik. Strasznie dobre. No ale dobra, bo ja muszę tak trochę poprowokować. Czy to nie jest tak, bo jak na przykład pojedziesz na wczasy do Chorwacji. No i tak sobie pojechałem i zobaczyłem billboard, że tam jakiś polityk i tam z tego, co się domyśliłem z tych słów w miarę podobnych do polskiego, no to chodziło o to, że za rządów tamtej kobiety było źle i wybierzcie mnie. Ja sobie tak myślałem, kurczę, no jadę tak i mam to totalnie w D. W ogóle mnie to nie obchodzi. Jadę, zaraz będę pić ożujsko na plaży i mam to gdzieś. Dlatego, że nie mam więzi z tym krajem. No dobra. Jestem tu obcy, mam to gdzieś, ja to wizytuję i po prostu, a na pewno jakiś Mirko z Zagrzebia po prostu jak widzi ten plakat, to po prostu by zabił od razu. Albo tą kobietę, o którą ten obgaduje, albo jego, że kłamie. Po prostu jego życie jest zatrute przez to. Więc może Może dlatego tobie się tak wydaje, że w tej Anglii jest tak dobrze, bo tam, mimo że spędziłeś wiele lat, to dalej jako taki, może się nie interesujesz tym, nie czytasz tych dzienników, tych toryskich wojen, może nie wchodzisz na facebookowe grupy, gdzie oni się tam nienawidzą i grożą i życzą sobie śmiercią. Właśnie wchodzę, ale tam się tak nie rozmawia. Czytam sobie w sumie codziennie, nie wiem dlaczego dalej to czytam, taki szmatławiec się nazywa, maili... Szmatławiec po angielsku. Moje kompetencje tak daleko nie sięgają. Ja to tak z Polska nazywam. Beach paper. A właśnie, bo w Polsce są fajne rzeczy jednak, no, także ja robię z pierogami. Ale na przykład język polski ma tyle dziwac, wyjątków, odmiany jakąś, że można robić niesamowite słowa, których nie da się przetłumaczyć ani oddać w żadnym innym języku. Na przykład, jakbyś powiedział w jakimkolwiek innym języku popierdując. Głupie słowo, ale... Farting slightly. To nie do końca, nie? To takie... Dodajesz przedrostki, jakieś tam przyrostki, jeszcze coś tam pozmieniasz i wychodzi tak dziwne słowo, jest jedno słowo i tyle znaczeń. Jak to jest możliwe, że my w ogóle możemy w takim języku skomplikowanym rozmawiać? To jest... Musimy mieć mózgi w tej Polsce tak, jednak. Jest to... Coś w tym jest, nie? No ale dobra, bo teraz... Przedsiębiorczość Polaków, chciałem powiedzieć, że jest olbrzymia, tylko że stłumiona mocno, przez głównie właśnie... coś utworzyłem. Przez szkołę, przez to myślenie i przez państwo, które strasznie ma mentalność taką komunistyczną, jak to dawniej bywało. I niestety pech jest taki, że dużo ludzi przedsiębiorczych zwiewa. Nie chce im się kopać z koniem tutaj. I jeździ za granicę, gdzie im jest dużo łatwiej. No ale dobra, bo też... bo nie dokończyłem o tym Daily Mail. Tak, Daily Mail, aha. W Daily Mail czytam sobie jakieś takie właśnie trochę sensacyjnie brzmiące artykuły i patrzę przeważnie na komentarze. Artykuł jak artykuł, ale w Polsce to by się wszyscy wyzwiskami na wszystkich portalach. To jest tragedia, co tam się dzieje w Polsce. I czytam sobie, co piszą w Anglii. Nie, bo tam są niemoderowane komentarze na tym szmatławcu. I tam jest na 900 komentarzy i nikt nie klnie. I w jakiś sposób taki stonowany rozmawia, mają silne opinie, ale nie ma takiego chamstwa, nie obrzucają się tak śmierdzącymi substancjami. Ostatnio może trochę w stronę jakichś tam globalistów mówią, ale to dalej jest, oni mają jakby minimalny poziom dyskusji, jest tam dużo wyżej niż w Polsce. W Polsce jakoś nie ma tego minimum, poniżej którego się po prostu nie rozmawia, bo to cię wyklucza z rozmowy, bo jesteś taki cham, że już nikt nie będzie z tobą słuchał, nawet jak się zgadza, zwłaszcza jak się zgadza, bo kompromitujesz, nie? Ostatecznie każda dyskusja kończy się na tym, że ktoś zostaje Hitlerem i faszystą. No ale dobra, bo ja muszę trochę bronić Polski, no bo dobra, ja nie atakuję i tak dalej. Ja bym chciał wyczyścić to, ale co jest w Polsce. Ja oglądam dużo amerykańskich też kanałów na YouTubie i tak dalej i tam jest to samo. Jak to samo, gdzie co? Co w Polsce. Czyli tam się nienawidzą, wyzywają, końce świata wieszczą, a jak ktoś nie wierzy, to debil. I nie, że się nie zgadzam, tylko naprawdę coraz bardziej taka chamska i agresywna jest ta dyskusja. Prawda, od paru lat się zmienia Ameryka w stronę Polski. Może taki jest los świata, że cały świat zostanie Polską. Inspirujemy cały świat będzie Polską ostatecznie. Nie wiem, gdzie wyjadę, na Księżyc? No ale dobra, bo jeszcze muszę z jednej strony do tego tematu podejść, jak sobie taką ucinamy intelektualną pogawędkę, że, no bo przecież chyba się zgodzisz, że my Polacy ogólnie marudzimy co do zasady, tak? Lubimy marudzić, zauważać. To nie Polacy, to Słowianie. Połową, tak. Ukraińcy też marudzą. Czesi mało. Ale... A Czesi mają na co? No akurat nie, ale to jest takie, jakieś takie, nie wiem, czy to znowu komunistyczne, czy słowiańskie, ale jest jakieś takie mazgajstwo wbudowane w Polaków. No, bo z Polaków znam więcej niż tam innych Słowian, ale no to dobra, to się skupmy na tych Polakach. I marudzimy. Marudzimy. To może ty nawet marudzisz na Polskę, bo jesteś Polakiem, a nie dlatego, że z Polską coś jest nie tak. Ja tam jestem częściowo Polakiem, znaczy się poczuwam do różnych tam rzeczy. Mi się podoba ta pierwsza Rzeczpospolita na przykład. To chyba... No cóż, jak ci mogę pomóc? Było dużo wolności i oprócz negatywnych rzeczy to ta wolność była piękna jednak. Dziwaczna, porąbana jakaś, kretynizmy się działy różne, króla wybierali, Europa się nie mogła zrozumieć, co tu się dzieje, ale była wolność i ta wolność była czymś strasznie cennym. To była skazana, że to wszystko szlak trafi, i tak się skończyło jakimiś rozbiorami, nie? Ale było mimo wszystko, póki trwało, to chociaż było w tym coś pięknego. A teraz coś, no, nie ma ani piękna, ani nie ma porządku, ani nie ma wolności. Nie rozumiem, czemu w Polsce nie można wybrać jednej drogi. No, jak był komunizm, nie? Był ten PRL cały, to trzeba mu przyznać, że chociaż jedna rzecz była, którą ludzie do tej pory uważają za pozytywną, że był jednoznaczny, wyraźny kierunek. I oni mogli się wczuć w ten kierunek, że budujemy nowy dom i tam robimy państwowe, będzie raj na ziemi. No, głupoty ogólnie trochę i założenia idealistyczne, optymistyczne, które się okazały tragiczne. Ale była jakaś jedna wizja wspólna. To jakiś był kierunek, nie? Bo ludzie potrzebują czegoś takiego. Teraz Polska się składa z chaosu zupełnego. Nie rozumiem kierunku. Rządzi ten PiS. Powinien być jakiś kierunek tam narodowo-socjalistyczny? Można tak powiedzieć? Bo to od razu się pan na H kojarzy. Narodowy socjalizm, nie? Ale no, powinien być jakiś ten kierunek widoczny i spójny, ale nawet jego nie widać za bardzo. Poza tymi plakatami, co ostatnio są z dziwnymi jakimiś katolickimi, ale to chyba nie PiS w ogóle robi te billboardy, że tam misja mężczyzny, robić dzieci czy coś, jakieś takie obrączki tam są. No tak. Jadę i się dziwię też, że co to jest, co tu się dzieje. I zobaczyłeś te billboardy i od razu przyjdziesz do działania, czyż nie? Jak? Aha, gdzie są te dzieci, pytając z billboardów, tak? Nie, gdzie są te dzieci? Się do reszty. Nie, było takie dziwactwo, bo to jest jak, to przypomina kraj islamski, tylko że katolicki. Że teokracja jakaś, że billboardy wszędzie o kościele katolickim, kiedy konstytucja mówi, że jest równouprawnienie religii, takie rzeczy, jakoś tak dziwne. A ja mam do tego teorię spiskową, że to jest jakiś dobry wał leci, tak? Że jest fundacja, tak, oni zbierają pieniążki na promocję tutaj dziecioróbstwa na przykład, bo to jest dobre i pożyteczne. No i robią kampanię billboardową, nie? Nazbierali 3 miliony, no i proszę, widzieliście billboardy? Były, czyli zrealizowaliśmy cel. Czy ktoś zaczął dzieci robić? Nieważne. Daliśmy 1 milion za kampanię, tak, a wydaliście takie, 3 miliony? Nie wierzysz w fundacje, takie niebiznesowe inicjatywy? Myślę, że zawsze będą takie przekręty. Wierzę, aczkolwiek w wypadku, gdy ktoś zakłada, że kampania billboardowa spowoduje, że przyrost demograficzny się poprawi, to uważam, że jest to optymizm na wyżynach, na które ja nigdy nie wejdę. Więc może to z przekąsu i zazdrości po prostu. Taka ilość wiary, że już nie ogarniamy. Tak, że oni mówią, tak, zrobimy billboardy, ludzie normalnie. Zaczną robić dzieci. Bo trójka dzieci każdy będzie chciał. No to możliwe, że to jest ten poziom wiary, który... No ale właśnie, patrz, bo czy to nie jest dobre właśnie w nas Polaka, że my dzięki temu wszystkiemu, tak, temu systemowi, który nas wiecznie tutaj atakuje, tłamsi i tak dalej, to my jesteśmy jednym jednak z najbardziej sceptycznych narodów i to się też przydaje. To się przydaje, ale to jest... W Hiszpanii też byłeś, tak? No byłem. I co? I oni łykają jak pelikany, co im się powiem. No łykają. A my co? Rząd powie, to znaczy, że na pewno jest przeciwnie. Ale jak będzie kiedyś meteoryt lecieć na nas i oni będą mieć info z NASA, że meteoryt leci, uciekajcie, to oni powiedzą, wyjdzie Morawiecki, powie, słuchajcie, meteoryt leci, uciekajcie, i my powiemy, takiego wała, no dobra, siedzę tu, bo na pewno ściemnia, on czegoś chce. Nikt nie wierzy rządowi, niech ci będzie, ale nie w tym jest problem, że nikt nie wierzy rządowi, tylko że ludzie nie wierząc rządowi w ogóle i tak robią to, co im się każe. To jest problem, że jak tutaj każą zakładać maseczki, szczepić się jakimiś preparatami nieprzebadanymi i inne takie historie, to wszyscy to robią. I może nikt w to nie wierzy, ale wszyscy to robią. Ostatecznie ważne jest to, że robią, a nie w co wierzą. Wszyscy, spokojnie, 50% mniej więcej w Polsce, tak? Ile w UK? A wszyscy. Prawie, no ja się ostałem, myśmy nie chcieli. Także nie. No wiesz, zmierzam do tego też, znowu broniąc Polski, ponieważ miałem ostatnio taką rozmowę z panią, która jest kelnerką w Londynie i ona jest Polką i powiedziała mi, że jestem pierwszym człowiekiem od 23 lat, jak wyjechała, a trochę Polaków spotyka. Pierwszym od 23 lat, który powiedział, że w Polsce przez te 23 lata zrobiło się dużo lepiej. Że ten kraj jest znacznie, znacznie lepszy niż był, bo tak uważam, w dodatku dziwi mnie, że wszyscy tego nie widzą. Przez 23, czekajcie, od którego roku? O, teraz mnie z matematyki podejdziesz, chytrusie. Dobra, ale mniej więcej, nie, ja się zgadzam. Był lepszy, no dobra, nie wiem. Muszę zastanowić. Teraz trzeba, żeby mordę dostać tak na ulicy, trzeba się postarać teraz już. A wtedy nie trzeba się postarać, wystarczyło być na tej ulicy. No ale jakie ty masz szanse? Zobaczcie, biały, no taki polski bardzo, no. Chłop, jak, tak pomaluj się na czarno i powiedz coś w obcym języku, to może wtedy dostanę. No. Ja byłem raz ze znajomymi w Lublinie, z Niemiec przyjechali. No i tak też się nie spodziewaliśmy jakichś dziwnych ekscesów, no ale siedzimy na przystanku i człowiek zaczął się doczepiać do tego kolegi z Niemiec, bo mówi po niemiecku. To był jedyny problem, jaki miał z nim, ale był agresywny. Mówienie po niemiecku nie jest agresywne. Jest, ale można odejść z przystanku, a nie pobić człowieka za to, że nie umie w innym języku mówić, bo się urodził w Niemczech. No i tak biedakowie wpoili taki język brzydki. No brzydki, no. Ale mi się to samo w Belgii zdarzyło. Co? Szedłem sobie z chyba już wtedy żoną, nie pamiętam dokładnie, no w każdym razie szliśmy sobie uliczką, no i jakaś ekipa 5 chłopac spojrzała na nas i zaczęli do siebie mówić Aleman, że Niemiec. No więc ja specjalnie do żony na głos chrząszcz brzmi w Strzebrzeszynie. Specjalnie, autentycznie. I oni wtedy usiedli z powrotem i się odczepili. Więc, czyli na zachodzie też tak jest. To może w Belgii. Nie znam Belgii. Nie byłem nigdy. No ale dobra, bo wiesz, chodzi o to, że tu to wszędzie łatwo tak jest, się mówi, że oni w Anglii, to jest imperium. Oni mogą robić w miarę co chcą. A my w Polsce, nie żebym bronił polityków, bo to już za daleko zaczyna sięgać, ale ja tu dyskusję próbuję sprowokować, że jakbyś tak był takim polskim politykiem, to tu masz Niemców, którzy coś chcą, mają nad tobą kontrolę dużą, bo mają dużo korporacji, dużo hajsów pompowane i twój kuzyn jest prezesem jednej z tych korporacji, a może jutro nie być. Tu masz Amerykanów, którzy chcą jeszcze więcej i oni się jeszcze jedni z drugimi tak niby się lubią, ale tak nie do końca i grają o tą Polskę, tak? I ty jako polityk sobie teraz powiesz, no ja tu zmieniam po prostu teraz świat i Polska będzie taka jaka... Ja mam wrażenie czasem, to znowu jest teoria spiskowa, ale mam wrażenie, że to jest tak robione dla picu czasem, bo nie wiem jak było w Anglii, ale na przykład z maseczkami, ale strzelam, patrząc na te zachodnie kraje, takie jak Hiszpania, Włochy, że może to jednak było tak, że faktycznie przyszedłby policjant, mandat i srój się nie wytłumaczysz, 200 funtów i się pałuj. Czy jaki był cel tego? Cel w sensie, że niby wolność, mówisz tam Anglia, wolność, panie, nie wiadomo co, ale że jak już zrobili zamordyzm, to taki porządny. A tutaj niby tam zamordyzm, że wojsko przyszło na siłownię, ale oni wiedzieli, że kto łebski, to ten ma na to paragrafy, policjant przychodził i tak się upewniał na początku, czy ty wiesz, czy ty nie wiesz. Jak ty mówiłeś, że ja wiem, że taka ustawa, to on mówi, a dobra, nie, to żartowałem z tą maską. I że to jest tak na rympał robione, że to, patrzcie Zachód, my to robimy, tak, my też mamy tu zamordyzm. Nie, dobra, to jest, czytajcie. Ale ty szukasz spisku. Wszyscy szukają jakichś... No ja wiem, w Polsce ludzie nie potrafią uwierzyć, że za to, co się dzieje, nie odpowiada jakiś człowiek ze strasznie wielkim mózgiem, który ma ukryty plan, tylko że to jest zwykła głupota i niekompetencja. I to mi też trudno było w to uwierzyć. Jak można być aż tak niedorzecznie głupim, żeby robić różne tam ustawy, które sensu nie mają, albo je w ogóle źle pisać. Przecież to była cała masa tych covidowych ustaw na początku. Ona była źle napisana. Sądy odrzucają to nie dlatego, bo to jest sprzeczne z konstytucją, z zasadą wolności, tylko że ustawa sama z siebie jest w ogóle błędna. Ktoś ją pisał, nie przeczytał, wysłał dalej. To jest taki poziom niekompetencji. To nie jest świetne? Wolałbyś być w Hiszpanii, gdzie napisali dobrze? Napisali dobrze i nagle trzeba przestrzegać? Ja byłem w Hiszpanii, gdzie napisali dobrze i uciekłem stamtąd właśnie. No właśnie. Wolałbym być w Anglii, gdzie napisali dobrze, ale trzymali się chociaż minimum jakichś tam zasad. Na przykład zostawili taką furtkę, że człowiek sobie mówi, że jest exempt. Zrobili zaklęcie ogólnobrytyjskie. Jak powiesz exempt, to jesteś zwolniony z maseczkowania i wszystkiego. Musisz tak, chodzisz do sklepu i mówisz, o, maska, a ty masz exempt. Coś jak expelliarmus, różdżką jeszcze. I jesteś zwolniony. I ja sobie zrobiłem dla świętego spokoju taką plakietkę i wisiała mi na szyi ze słonecznikiem i potem już ludzie widzieli, ktoś wymyślił akcję, żeby ludzie nie musieli mówić, bo to głupio tak mówić exempt ciągle, to żeby sobie napisali i już. I tak chodziłem sobie z tym i już, nikt nic nie miał problemu. Więc jakby, ale tak czy inaczej cały ten covidyzm to była masakra, którą ja do dzisiaj nie mogę uwierzyć, że to się naprawdę działo. No ale się dzieje, ale co już... przed nami, to dopiero się. No dobra, czyli my w Polsce, bo to jest program dla Polaków, z których większość, chociaż nie wszyscy, mieszkają jednak w Polsce. Co ty byś im radził? Poza drastycznymi środkami typu spadać stąd. To jest drastyczny środek. Dlaczego? Ja se spadam, a widzisz, jestem w Polsce. To można sobie wyjeżdżać, wracać, póki się da, bo przez jakiś czas się nie dało. Jest takie rozwiązanie za komunizmu praktykowane. Nazywa się imigracja wewnętrzna, czyli że zapominasz o całej tej rzeczywistości i oddajesz się pasji jakiejś i zamykasz się w swoim świecie. Może tak być. Jest też taka ogólna przyjęta metoda pod tytułem urządzanie się w dupie. Że wszyscy akceptują, jesteśmy w dupie, no to trzeba się urządzać teraz. No i szukasz swojej niszy, jakiejś takiej dziury w prawie. I jesteś zadowolony, bo co prawda jesteś dalej w ciemnej dupie na dnie, ale się w niej urządziłeś, już masz stoliczek i tak dalej. I to uważam, to jest najbardziej groźne, jeżeli tak ludzie robią. Ja mówię, tego nie róbcie, bo nie macie szans wyjść z tej dupy. Dupa będzie zawsze i będziecie w niej urządzeni i będziecie ją legitymizować jeszcze i narzucać innym, i jeszcze promować. Ale patrzcie, fajnie w tej dupie, bo można sobie tu znaleźć kącik, gdzie mało śmierci, ale fajnie. Kiedy przecież można by żyć bez dupy i albo wyjechać, albo zmieniać coś na miejscu. I myślę sobie, że da się dużo wytrzymać dziadostwa i dużo takich zamordystycznych przepisów i mentalności, kiedy człowiek jednocześnie walczy, wie, że się przeciwstawia. Wtedy nie udaje, że jest w dupie, że nie jest w tej dupie, nie urządza się w niej, wie, że śmierdzi, ale wie, że walczy, wie, że nie jest po stronie dupy, tylko jest po stronie tych, którzy nie chcą, żeby ten kraj jak dupa wyglądał i że cokolwiek tam robi. Popiera tych, którzy coś robią konkretnego choćby, a po nie daje im złotówkę na rok, wszystko jedno, ale albo sobie nosi plakietkę, że mam w dupie COVID, albo nie wiem, są tam pale, że jadę bez pasów i tak też może być jakaś deklaracja. Parę komentarzy już na pewno pod filmem jest na tym etapie w temacie pasów. A co, zrobię komuś krzywdę? Jak robię, to założę, ale nie widzę. Morderca. Kogo? Potencjalny. To jest słowo wytrych w ogóle. Nie, bo patrz, jak się tutaj kierowca w coś wjedzie, to ja tutaj walnę tutaj elegancko w to. Ja już mówiłem, jak gdzieś jeżdżał, to żeby porządnie rypnął, to żeby tam nie bolało od razu ciach na tamten świat. Na przykład. No ale no nie, jak szkodzę sobie, to nie jest krzywda. Mam prawo sobie szkodzić, ile mi się podoba, bo ja jestem swoim własnym właścicielem. No a tak wracając do tego, co mówiłeś, to sposób na życie, myślę sobie, dobry dla Polaków to by był, żeby walczyć z tym, żeby mieć tą postawę, deklarować się jako człowiek, który nie jest w domu w tej dupie. Mówisz głośno, ja chcę, żeby tu było fajnie, żeby tu była wolność, żeby pozwolili mi żyć, że to jest mój kraj, ale na razie on nie jest. Ale ja się sprzeciwiam temu, co jest teraz. No wiesz, jak za czasów komunizmu było zapisywanie się do Solidarności. To taka deklaracja, że nie jestem za tym, co robią komuniści, nie? No i co? Zmieniło to coś? No, samo zapisanie się do Solidarności nic nie zmieniło, ale człowiek już mógł żyć, już inaczej się żył. Już oddychał, już wiedział, że nie jest, że jest jakby, no, raz, że nie jest sam, bo są też inni, a drugie, że no, jakaś taka nadzieja wychodzi. Nie wiem, działa to lepiej w każdym razie. Ja tak żyłem w Polsce, dlatego tak długo mieszkałem w Polsce chyba, bo prowadziłem Radio Kontestacja i mówiłem o wolności. Dużo ludzi mówi, że wychowało się na tym radiu, co mnie trochę zszokowało, ale to dobrze, no właśnie o to chodzi. Brakuje chyba właśnie jakiejś edukacji w Polsce, bo to, co państwa szkoła robi, to, no to nie wiem, jakim trzeba być optymistą, świrem albo ignorantem, żeby to nazwać edukacją. Więc jakaś edukacja, mówienie o takich podstawowych, fundamentalnych sprawach życiowych, to jest to, co ja robiłem. No. Więc może dlatego tak mi się długo zeszło, zanim wyjechałem stąd, bo już musiałem odpocząć trochę. A może wrócę kiedyś, ale wątpię, bo można jeść pierogi w Anglii albo gdziekolwiek tam. No ale to można by zadać pytanie, po co dalej edukujesz Polaków, tak? Masz swoją audycję na YouTubie, masz swoje radio, cały czas piszesz książki, cały czas edukujesz Polaków, a przecież można by się skupić na... Znaczy... enjoyowaniu. No enjoyuję, no to się skupiam, jeżdżę dookoła Europy. 2 miesiące z żoną na drugim motorze jedzie, 125. No i skończyliśmy się w Polsce, tak? No i tak w Polsce skończyliśmy. No nie, jedziemy dalej, wracamy do domu, tam do Anglii. Kiedyś chciałbym móc powiedzieć, że wracam do domu i mieć na myśli Kraków, czy tam Warszawę, czy cokolwiek innego, ale nie czuję jeszcze, no nie wiem. Zresztą nie wiem, czy to jest takie 9% ważne. 9% CIT-u. Ile wypłacicie CIT-u w spółce? Bo my 9%. A? Nic nie płacę. Jak prowadzę tak spółkę, żeby nie mieć zysków, to... I właśnie tak prowadzi, dlatego Polska tak działa, tak? Bo my wszyscy tak robimy tu. Nie, no tam a w Anglii oni nie są przyzwyczajeni do takich ludzi. To oni myślą, my tu zrobimy przepisy, furtki, no to wszyscy uczciwie będą, jakoś to tam w porządku będzie, nie? Ale to jest uczciwe. I Polak przyjechał, a to kurde, ani złamanego pensa. Nie, już jest różnica między jakimś kombinowaniem, a takim zwyczajnym dobrym zarządzaniem. Spółka nie powinna przynosić zysków. Jeżeli przynosi zyski, znaczy, że nie inwestuje i źle wydaje pieniądze. No, siedzą gdzieś na koncie i marnują się te pieniądze. Więc spółka nie powinna mieć zysków, chyba że jakaś olbrzymia już, albo co. Tak mi się wydaje. Tak pamiętam, jak kiedyś właśnie... Od tego akurat nie jestem ekspertem. Łamaną francuszczyzną kiedyś się kłóciłem z panem na francuskiej stacji benzynowej, tłumacząc mu, że wystawi mi złą fakturę, nie rozumiejąc wtedy jeszcze, że z zagranicą się nie wystawia takich faktur. I że niby, że nie wiadomo co, po prostu jest kwitek, bierz se to i se to wrzuć w księgowość, a nie jakiś... Już zapomniałem, że to ludzi w Polsce dziwi, bo już zapomniałem, jak mnie to szokowało. Tak. W Anglii dokumentem jest kawałek papieru, mogę napisać tu na tej książce, na tej książce mogę napisać sobie, że sprzedaję książkę, podpis, data, koniec, już jest dokument. To po prostu nie, tam nie są formalistami, bo co za różnica, ma być dokument, a nie ma być... Świat nie jest dla urzędnika w ogóle. Zresztą tam w ogóle, wiecie, że tam nie ma urzędów, nie można iść do urzędu. Tam urząd jest pod telefonem albo w internecie i tyle. Nie da się iść. Nie byłem nigdy w żadnym urzędzie. Tam nie ma jak. No to się da zrobić. To nie znaczy, że... Znaczy, tak naprawdę to też nie jest... Anglia nie jest ideałem jakimś wolnościowym, bo i tak jest za dużo urzędów i też czasem niepotrzebne regulacje. Ale jeżeli się już jest rozbudowane, rozbuchane państwo, to może jednak przynajmniej je zrobić, żeby działało, funkcjonowało, służyło ludziom, działało sprawnie, skoro już się ludzie zdecydowali, żeby marnować pieniądze w ten sposób dla ułatwienia życia albo czego tam, nie wiem. Nie? Ale to rozwiązanie polskie, gdzie wszystko jest dysfunkcyjne, to jest głupie. Ja się trochę martwię o ludzi, bo tak gadam tutaj z przyjaciółmi i oni mówią to co ty, że fajny jest ten chaos, że tu nic nie działa w tym kraju w ogóle. No fajnie, bo jest wolność. Ale ludzie, co wy mówicie? No ja rozumiem, to jest jakiś odruch obronny organizmu, który nie jest w stanie zaakceptować rzeczywistości. Ale to jest rozwiązanie i to już jest powód do zadowolenia, bo ja myślę, to jest daleko do tego. Ta dysfunkcja Polski to się źle kończy. No. No wiesz, bo w jakim kraju spadają ci samoloty z prezydentem i połową rządu? Bo coś tam... To był zamach. To był zamach. No nie, no musimy powiedzieć, że to był zamach. Co mamy powiedzieć? Że ten kraj jest do dupy i nie funkcjonuje? No nie może sama władza powiedzieć coś takiego. Przecież to jest kompromitacja jakiej... No nie da się tak, nie? Wszyscy udają, że był zamach, bo co mają powiedzieć? Spieprzyliśmy sprawę do tego stopnia, że ten kraj jest kpiną? Nie, no, brutalne to jest. Brutalne to jest. No ale faktycznie ciężko się z tym niestety nie zgodzić. No to patriotyzm. Patriotyzm to jest ciekawe zagadnienie, bo ono bardzo często się pojawia w tych samych dyskusjach, w których pojawia się wolnościowość, w których pojawia się antymultikulturowość, do czego za chwilę pewnie też dojdziemy, ale patriotyzm teraz trochę tak jakby wydaje się w Polsce przeżywa drugą młodość, bo wydaje się z kolei, to jest z kolei moja teoria socjologiczna, że im bardziej jakieś zagrożenie widać, albo nawet nie widać, ale czuć, tym bardziej patriotyzm się łączy. I teraz... Zwłaszcza na myśli nacjonalizm. No, zwał jak zwał. W każdym razie... No właśnie. I teraz, czy patriotyzm jest dobry, czy zły? Uprzedzam, że jak powiesz, że zły, to na pewno przeczytasz dużo rzeczy na... To powiem, że zły, bo chcę czytać. Ja lubię czytać. Nie, no nie wiem. Ja nie oceniam tak dobry, czy zły, bo to nie jest kwestia jakaś, ja wiem, etyczna, czy religijna. Nie, to inaczej może powiem. Jest obrzydliwy, o, tak bym powiedział. Obrzydliwy jest i jest rodzajem jakiegoś narkotyku. No, dużo jest ostatnio narkotyków, takich dla umysłu. Może ten nacjonalizm straszny, przesady i ten polski się bierze z tego, że nie ma żadnej innej ideologii, do której ludzie mogą uciec jeszcze. No bo co? Pod jakim sztandarem się... No, żyć, nie? Że z jaką grupą się identyfikować. Jedyne, co Polaków łączy jeszcze, to chyba wódka, kiełbasa i nacjonalizm. Nie wiem, co innego może być. My wszyscy się trochę w Polsce, widzę, tak zatomizowali. Każdy jest oddzielnie, ludzie się boją siebie nawzajem, nie łączą się w grupy. To, co jest typowe dla krajów zachodnich, zwłaszcza Anglii czy Stanów, to tam jest uczenie się w ogóle od szkoły, jak się organizować w grupy. Stowarzyszenia są bardzo częste, kluby, różne takie historie. Poza tego w ogóle nie ma i ludzie mają odruch taki niechęci. Jak słyszą fundacja, to każdy co ma na myśli, pojawia się, no przekręt, nie? I stowarzyszenie, to nikt nawet nie wie, co to jest. Nie wiem, w szkole nikt nie miałem nic, co nawet zahaczało o pracę zespołową. To jakieś takie nawet próby u mnie nie było, a teraz z tego, co słyszę, to dalej tego nie ma, chociaż czasem coś próbują jakoś tak, ale to No więc został nacjonalizm chyba Polakom po prostu. No jako taka trochę choroba, bo ja wiem, że tutaj wściekacie, ale zastanówcie się nad tym, czym jest właściwie nacjonalizm. To jest przekonanie, że grupa 40 milionów ludzi, mamy ze sobą tak dużo wspólnego, że to jest ważniejsze niż wszystko inne. Na podstawie czego? Ja się pytam. Tego, że wszyscy mówimy po polsku? No a jak Afroamerykanin zacznie mówić po polsku, to on też będzie w tej grupie? No tak się właśnie trochę nie pasuje, nie? Jak się tak widzi praktyczne postępowanie, sposób myślenia tych nacjonalistów, patriotów czy coś, to przy paru pytaniach szczegółowych oni dochodzą do miejsca, gdzie nie potrafią wyjaśnić, o co im w ogóle chodzi, co to jest nacjonalizm. Bo dzisiaj, nie? To sam język właściwie tylko został, bo nic wspólnego się nie zachowało. Flagi, godła, ale to jest dalej symbol czego? Czego konkretnie, dokładnie. Ludzie są podzieleni już na tym punkcie, ten PiS i PO, że kiedy przychodzi im do patriotyzmu, to oni się dzielą na dwa różne patriotyzmy nagle. A powinien to być ten sam, skoro to o polskość jakąś chodzi. Polskość straciła w ogóle znaczenie, to słowo, nie? No bo tak się czasy zmieniły. To nie jest jakaś coś, co dotyczy tylko Polski. W ogóle wszędzie jest ten sam problem. Anglicy też nie czują się za bardzo już jak Anglicy, bo społeczeństwo się zrobiło właśnie społeczne, a nie narodowe. Narodowość się nie pasuje do tego życia, w którym żyjemy, bo świat jest strasznie globalny. Coraz trudniej jest na przykład zdefiniować, że produkt jest polski. To jest najbardziej absurdalne określenie. Co to jest produkt polski? Wyciągnąłem długopis i ten długopis pochodzi z 20 różnych krajów, produkowany przez firmę, która powiedzmy ma siedzibę w Polsce, tak? Ale właścicieli ma znowu z 15 różnych krajów, podzespoły w ogóle też z całego świata. No tak działa świat. Więc nie wiadomo, jak nawet być tym nacjonalistą czy patriotą dzisiaj. Widziałem, że popularne się robi, że to się sprawdza do płacenia podatków. Że patriotyzm polega dzisiaj na płaceniu podatków. Serio? No to patriotyzm to w takim razie jest państwowość, a nie oddanie koncepcji pod tytułem Polska. Bo podatki się płaci państwu, a nie językowi polskiemu, ani fladze, ani orłowi, ani, nie wiem, kulturze. No nic z tego nie mają piosenkarze, pisarze, poeci, czy kto tam tworzy kulturę polską. Że podatki im płacą dzisiaj, więc to brzmi bardziej jak jakiś sposób manipulacji ludzi, żeby po prostu pieniądze dawali. Nie za bardzo to czuję. Może gdyby to były Stany Zjednoczone, gdzie tam ten kraj był budowany od początku na kompletnie innych fundamentach i za płaceniem podatków idą jakieś prawa, nie, obywatelskie, to może by było jeszcze to zrozumiałe, ale w Polsce, gdzie to dalej jest tylko ciąg dalszy komunizmu, a podatki to jest tylko haracz mafii państwowej, nic więcej. Więc sobie myślę, że ten nacjonalizm, ja go nie rozumiem w ogóle i że to bardziej wygląda dla mnie jak jakiś narkotyk odziedziczony z przeszłości. A może jednak to być też nostalgia za czymś, co było, a już tego nie ma i tak ludzie tęsknią, żeby była jakaś polskość, żeby to coś znaczyło. Może to nie jest takie złe, ale dalej narkotyk. Okej, no to teraz, bo nawiązując do tego, co powiedziałeś o tym, że na innych fundamentach nasze społeczeństwo powstało, zostało zbudowane, to być może, bo ja mam wrażenie, że jest taka skrajna lewica, która chce stworzyć idealny świat siłą, prędzej czy później, to oni tego nie mówią wprost, ale tam czuć założenie, że oni uważają, że ludzie są generalnie głupi. Tak. I dlatego nie powinni sami o sobie decydować, tylko ktoś mądrzejszy powinien zadecydować za nich i wtedy to będzie działało. No i teraz, idąc tym trybem i odnosząc się do tego, co mówiłeś, może faktycznie tak jest. Może jakby teraz tu totalna wolność w Polsce była, to by zaczęło być bardzo niebezpiecznie, bardzo dziwnie i w ogóle rzeczy by się działy straszne. Że totalna wolność zależy, co masz na myśli, bo na przykład fajnie, że jest ruch drogowy. Mogła być totalna wolność, że zamiast dróg, które mają jakieś, idą skądś dokądś, zabetonuje wszystko i wszyscy jeżdżą na przełaj, jak im się podoba. Ruch prawostronny z lewostronnym, kiedy kto chce, prędkość dowolna, pojazdy dowolne, odpowiedzialności żadnej, bo nie ma rejestracji, nie ma jak złapać złodzieja, który ci ukradł samochód. No w ogóle kompletny chaos. No, czy to by było lepsze dla ludzi? No nie za bardzo, bo można popatrzeć, jak to wygląda, jak w jakichś Indiach jeżdżą. Są takie miejsca, gdzie ruch się czasem z lewą stroną zamienia, jest 17 pasów, jednego dnia, drugiego jest 10, bo jeżdżą wszyscy tak poprzek. Jeżdżą wolno, wszystko jest poobijane, nie dojeżdżają na czas. No, jaka korzyść tego? No, ale fundamentalnie wolność jest istotna, żeby była domyślnym stanem. My możemy zrezygnować z niej wspólnie dla korzyści jakiejś. Musi być uzasadniona konkretna korzyść. Tam, gdzie nie da się tego uzasadnić, musi zostać wolność. Bo nie ma alternatywy. Alternatywą jest jakiś totalitaryzm. To, co mówisz, że skrajna lewica, która zawsze się kończy rządami jakiegoś faceta, który odbiera ludziom wybór. I zawsze wybierze źle, bo on jest jeden, a ich jest 100 000. I nie da się znać gustów 100 000 ludzi. No jakie buty kupisz dla 100 000 ludzi? Nikt tego nie jest w stanie wiedzieć. Każdy kupi sobie takie, jakie chce i ten rynek zadziałał o wiele lepiej. Że nie musimy, to nie jest jakaś teoria, bo myśmy tu, no ja nie, akurat, bo za młody jestem, ale ludzie eksperymentowali w Polsce z komunizmem przez 50 lat, a później przyszły krótkie lata takiej totalnej, chaotycznej wolności gospodarczej w latach 90., a potem znowu zaczęli uregulować. Więc tak czy inaczej mamy na czym analizować, mamy materiał do analizy, co działa, co nie działa. Komunizm nie działa zwyczajnie, to jest problem. Nie działa to lewicowe myślenie, że jedna osoba wie lepiej, partia będzie decydować za ludzi, że teraz budujemy hutę Warszawa i o, tak będzie działać i będzie super. To nie działa, to po prostu jest nieefektywne, nieekonomiczne. Zawsze się zawali w końcu. Rynek jest życie w ogóle jest zbyt chaotyczne, niemożliwe do uregulowania. Decyzje ludzi są bardzo różne, z bardzo różnych motywacji. Różnorodność ludzi jest za duża, żeby mógł ktoś tak odgórnie o wszystkim decydować. Nie będzie to dobrze działało. Może to działać jakoś, ledwo, jako tako. Da ludziom poczucie bezpieczeństwa, dalej nie warto. Uważam. Minusów jest taka masa, że... Ale w ogóle, to ja bym powiedział, ja bym był tym idealistą. Ja nie jestem przeciwko temu, żeby budować raj na ziemi. Ja jestem przeciwko budowaniu piekła na ziemi, za pomocą doprowadzania do idealizmu na siłę za wszelką cenę. Po prostu brak realizmu jest problemem tutaj. Nie to, że ludzie są idealistami, zwłaszcza młodzi. Mi się podoba, że oni próbują jakieś raje budować. Gorzej jest, podatkowe jak zwłaszcza nierealistycznie to robią, głupio i zaczynają przeczyć rzeczywistości. No, to był problem, tak naprawdę. A nie to, że mają wszyscy dobre intencje. Mi się podoba, że wszyscy mieli wszystko, byli bogaci. On jest bogaty. Ja chciałem też mieć Bentleya na przykład. Jeszcze nie mam prawa jazdy, żeby nim jeździć. Ja dwa jeździ, panie, to już się rozpada. No tak, ale to jest nierealistyczne. Ja wiem, to będzie głupi pomysł, żeby wszystkim teraz rozdać Bentleya albo zagwarantować w konstytucji, że każdy ma prawo do Bentleya. No bo konsekwencje takiego zapisu konstytucyjnego, jak prześledzicie, jakie są, to wam wyjdzie, że ten świat będzie piekłem, bo niemożliwe jest to zrobić. Koniec monologu. No dobra, no to w Australii jest, no powiedzieć, w Australii jest wolność, to w ostatnich paru latach to brzmi jak oksymoron. No, natomiast w jednym z tematów jest taka wolność, że do 3 razy można zmienić płeć. Wprowadzono ostatnio ograniczenie, bo okazało się, że dużo ludzi zmieniało płeć w nieskończoność, więc stwierdzono, że 3 razy to będzie taki maks, czyli za 3. razem to się już dobrze zastanów. Aha. I potem jak już 4. raz ewentualnie, no to trzeba emigrować i komplikacje życiowe. No więc zapytam prowokacyjnie znowu, tak. To jest niby niszowe, ale jednak filozoficznie ciekawe zagadnienie. Czy to jest wolność, czy to jest odbieranie wolności? No bo niby wolność jest, tak, że każdy powinien móc robić co chce, nie chce, zmienia płeć, jak chce. A z drugiej strony... No, co? Ale on sobie szkodzi chyba. No to może sobie szkodzić. Czyli ma prawo do siebie samego. W każdej sytuacji pozwolić sobie szkodzić. Tak, fundamentalną zasadą jest to, że człowiek jest właścicielem samego siebie. Nie ma wyższej zasady niż to i nie wolno narzucać wyższej zasady niż to. Musi być człowiek właścicielem samego siebie, więc może sobie mówić, że jest kim chce. Choćby nie wiem, jak głupie to się wydawało i jak głupie w ogóle było. Ma prawo nazwać się jak chce, uważać się za kogo chce, no tyle. No i a reszta to tam są konsekwencje. No. Wszyscy inni mogą stwierdzić, że jest idiotą i też mają prawo stwierdzić, że jest idiotą. Ja nie widzę potrzeby w ogóle ingerowania w te wszystkie procesy. I czemu to w ogóle odgórnie mają się decydować? Jakieś pozwolenia, czy ja mogę 5 razy zmienić imię, a 3 razy płeć, albo uważać się za rzodkiewkę, nie wolno, bo mnie wsadzą do więzienia. Dlaczego nie? Ja chcę być rzodkiewką i przebiorę się za mamuta, bo mam ochotę i już jestem głupi, to co, wolno mi. Bardzo piękny jest świat, gdzie jest wolność. Jest dziwny, jest chaotyczny, ale nie jest ciekawszy niż jakieś ludzie w mundurach, tacy sami wszyscy. W ogóle przyjeżdżam do Polski z Anglii i to, co się tutaj tak jeszcze rzuca w oczy, oprócz ponurych gęb, to, że wszystko jest strasznie takie samo. Nie, bo pamiętam, jak w Southampton mieszkałem, tak sobie raz się na rowerze na skrzyżowaniu stanąłem i długo były czerwone światła i tak patrzę kto jedzie. I tak Hindus, Murzyn, biały, czarny, młody, stary, z turbanem, z jakimiś dziwnymi nausznikami. Przeróżni ludzie, cały świat jedzie. Myślę sobie, jakie to jest ciekawe, kolorowe. Ja, ale wiem, że na przykład moja babcia powiedziała: o matko bosko, co to ludzie robią ze sobą? No by powiedziała, ale też by się przyzwyczaiła szybko i by stwierdziła, że to jest jednak ciekawsze. Uh-huh. Jeżeli się przestaje bać, że ją tam te Hindusy coś tam jej zrobią, nie wiadomo co, albo że zabronią jej się modlić do Matki Boskiej skądś tam. Jak się przestanie bać, to zauważy, że to jest ciekawe, bo to jest ciekawe. No i teraz przyjeżdżam do Polski, nuda. Biały, jedzie samochodem. Taka różnica taka, kobieta, mężczyzna, to jest jedyna różnica, reszta biały, ubrany w to samo, po europejsku. Nie ma nikogo w turbanie, nie widziałem w Polsce. Widziałeś? No to teraz, no nie. Gdzieś, pewnie jest w Warszawie, ale to nie jest... Pewnie tak, w złotych tarasach. Jest nudne trochę życie, nie? Nie pójdzie się tak, że przyjadą Arabowie czy coś, ja mam dużo przyjaciół Arabów, to oni nie gwałcą mnie wcale, ja nie wiem skąd to, że... Nic tylko przyjeżdżają gwałcić. Ja myślę, przyjeżdżają, ja wiem, YouTube oglądać, dziewczyny tam podrywać, jak ja też lubię. Normalnie ludzie to są. Nie wiem, takie, to jest szokujące, nie? Dla ludzi, żeby powiedzieć, że ludzie inni kulturowo to są ludzie, a nie podludzie, albo antyludzie, albo w ogóle zwierzęta, albo nie wiadomo co. Że to trzeba w Polsce tłumaczyć, to jest naprawdę nie głupio wam w tej Polsce, że wam się to... Że to takie nie jest oczywiste jednak? Jest to w ogóle, mi to często daje do myślenia, że na przykład właśnie ludzie, którzy są wolnościowi, jednocześnie im geje przeszkadzają. No tak? Czyli ja też jestem wolnościowy, ale ale byleś nie był taki, albo siaki. A u ciebie to w jakimś sensie podziwiam podwójnie. Powiem szczerze, trochę słodząc, ale dlatego, że ty jesteś zdeklarowanym chrześcijaninem i ty masz podcast nawet. Wiesz, tak, kojarzysz? Kojarzę go od 15 lat. Odwyk się nazywa, żeby było śmieszne. No i właśnie, ja nawet parę odcinków słyszałem. No. I nie chcę, żeby to zabrzmiało brutalnie i kogoś tam, komuś strunę odpaliło, ale nieczęsto spotykam chrześcijan, którzy mówią: nie przeszkadzają mi geje, nie przeszkadza mi, że ktoś se zmienia płeć, i nawet Arabowie mi nie przeszkadzają. Dziwne, nie? To jest takie... Żeby nie było, ja wiem, co Biblia mówi na ten temat, bo ja sam o niej mówię od 15 lat na tym odwyku, ale to, że to jest w Biblii napisane, to nie znaczy, że ja muszę od razu brać ten kamień i rzucać tą, wiecie, kobietę, która tam robi, co tam robi, bo ja nie jestem niczym sędzią. Nie wiem, chyba podstawą w ogóle bycia gdzieś chrześcijaninem, w jakiejkolwiek formie i odmianie, jest akceptacja faktu, że nie jesteśmy sędziami innych ludzi, nie? Bo to miała być taka postawa trochę służenia, nie? Grubo idziemy. No, ale nie wiem, chyba oczywiste. Podstawę świata w ogóle. Serio? To jest podstawą chrześcijaństwa służenie, jakby taka postawa ogólnie bycia dla innych i nie osądzania, bo kim ty do cholery jesteś, że się uważasz za sędziego innego. Zostawże to Bogu. No mi się wydawało to dosyć oczywista koncepcja, a potem zacząłem tak mówić, się okazało, że tak jak ty mówisz, to jest nisza jakaś, rewolucja. Można być chrześcijaninem i nie szukać potępienia innych ludzi. A też nie zauważyłeś, że oni mają obsesję na punkcie dwóch tematów, a właściwie jednego, może dwóch, nie, jednego, seksu. Tak. Jedyny grzech, jaki istnieje, to jest związany z seksem. Innych nie ma. Możesz kłamać? Możesz. Nie, to mnie przeszkadza. Nikt się nie ma billboardów, że nie kłam. Nie widziałem takich. Nie oszukuj, nie zdradzaj i tak dalej. Żon. No może już prędzej, ale bo to już się łączy z seksem, nie? Ale to, kto komu co wsadza gdzie, to jest temat numer jeden i grzech monumentalny. W ogóle nie wiem, dlaczego tak jest, bo tego ja w Biblii nie znajduję. Nigdzie. Ludzie też zakładają, że jak się coś wiąże z Bogiem, to jest strasznie zamordystyczne od razu, tak się kojarzy. Ale to jest ludzie, to Kościół jest zamordystyczny, nie Bóg, to są dwie różne rzeczy. Znaczy ja wiem, ludzie sobie mogą to identyfikować, ale to nie jest oczywiste. Można to oddzielić i ja to robię. Bardzo dobrze na tym wychodzę. Bo się okazuje, jak się samą Biblię czyta, że Bóg jest strasznie wolnościowy. Zresztą tak, no dobra, ale to możecie sobie znaleźć już na innym programie, odwyk.com, możecie sobie tam... No ale, bo wiesz, padł motyw tutaj kulturowy, multikulturowy i tak dalej i tu na pewno ktoś od razu ma taką lampkę mu się włączającą, no bo ideały ideałami i tak dalej, ale jednak wydaje się, że do końca ten system z 2015 na zasadzie wpuszczajmy i bądźmy, zakładając, że oni wszyscy są tacy jak my, tak, że wszyscy jak ci Anglicy, tak, że my wszyscy są życzliwi, fajni, nie wiedzą, że takie Martiny przyjeżdżają, co będą na podatkach tu kombinować, tylko że wszyscy są życzliwi, fajni, ogólnie są dobrze, no i efekt jest tego taki, ja nie będę się odwoływać do mediów, bo to każdy czytał i wszystko wie. Odwołam się do własnego doświadczenia, że staję na stacji benzynowej w Niemczech i jest wielki plakat, że jest poszukiwany El Rawi, bo rozstrzelał parę osób przez hamburską policję. Jak widziałeś El Rawiego, to jest autentyczne nazwisko, widziałem taki plakat, no to stru, nie? Jedziesz dalej we Francji, wbijasz na dworzec, no to masz wojskowych z karabinami. W Polsce do niedawna nie było nigdzie widać wojska, bo wojsko się niczym w sumie nie zajmowało. Szczęśliwie nie miało czym nawet, ale no, na pewno na dworcu wojsko ci do niczego nie było potrzebne, a we Francji podejrzewam, że to nie jest dla jaj, że oni tam, żeby zdjęcia z nimi pstrykać. Ja nie wiem, ale tam kraj, państwo funkcjonuje, to może dlatego. Ja nie wiem, czy ktoś miał przyjechać, czy to normalne. No, za każdym razem, jak bywam we Francji, widzę ludzi z karabinami. Tak? To mi nie pasuje. W sensie to nie powoduje, że czuję się bezpieczniej. Serio? W zasadzie wręcz przeciwnie. Zastanawiam się, czemu oni tu są. No, to musi coś się święcić, skoro oni tu są. W Izraelu w ogóle wszyscy z bronią tam chodzą, nie? Znaczy, no, tam wojska pełno to na ulicach. Ale ja się czuję lepiej, bo no, oni są fajni, bo tak się fajnie, oni jacyś takie fajni byli. Tak się gada z nimi, zdjęcia se robią. A bo ty masz Amerię, to już no nie, wszystko ja się wyjaśniło. Czemu ty się boisz, tak? Jeszcze na strzelnicy wczoraj sobie z broni palnej. Tak nie lubisz broni ogólnie, czy tak? Nie o to chodzi, tylko chodzi o to, że jeżeli jest kraj, w którym na przykład 15 lat temu nie było wojskowych z karabinami, a dziś są. A, no tak. No dobra. To ja mam wrażenie, że oni coś wiedzą. Tak, że oni wyszli z tymi karabinami, bo być może trzeba będzie do kogoś strzelać. No w sumie, no może tak być. Więc zakładam, że oni po prostu też zakładają, że coś się tu może wydarzyć. Albo w Anglii idziesz do centrum handlowego, albo do atrakcji turystycznej typu London Eye i cię przeszukują. No, czasem jest. No to, a w Polsce cię nie przeszukują, bo w Polsce w głowie się to w ogóle nie mieści, że ktoś tam mógłby z bombą przyjść. Niby mógłby, ale to takie nie nasze. To takie, no jakieś takie niepolskie. Nie? Siekierą, rozumiem, jak ktoś pijany tam żonę goni, czy co. Tak, ale Polacy są porywiści, więc zaraz na tego z siekierą też by się rzucili. Jaki z tego wniosek, że co, Polska jest fajniejsza? Nie wiem, jaki jest wniosek, natomiast pytam prowokacyjnie nieco. Czy to właśnie nie jest tak, że te twoje multikulti to właśnie do czegoś takiego prowadzi? Że to właśnie te kultury się nie zgadzają, one są inne, oni... No tak jest! Tak jest właśnie. No. Ja będę za rok taką szkołę małą, malutką angielskiego robić w Andaluzji. I tam jest na przykład problem taki, ja tam mieszkałem w takim małym pueblo fajnym, że połowa wioski jest z Maroka, islamiści, muzułmanie, a połowa Hiszpanie, katolicy, nie? I oni są strasznie różnie kulturowo. Jedni tam na pola zaczęli przyjeżdżać pracować, ci Marokańczycy, no i teraz tam zostali. No i jest cały czas problem, bo są dwie różne kultury i obie mają do siebie straszny taki dystans, taki trochę nie biją się, ale też się nie integrują w ogóle. No i jadę tam nauczyć ich wszystkich, nie hiszpańskiego, nie arabskiego, tylko angielskiego. Może to ich połączy, albo coś pokaże, inny sposób myślenia, właśnie taki wolnościowy. Pokaże, że ludzie są fajni. Co ciekawe, dzieci, które zaczną chodzić do szkół razem, arabskie i hiszpańskie, już gadają ze sobą. Ale starsi, im kto starszy, tym ma trudniej zacząć się gadać. To nie znaczy, że te kultury się mieszają, czy teraz człowiek nie wie, czy wierzy w Allaha, czy tam w ten posąg Matki Boskiej, co tam te procesje chodzą. Nie, oni dalej zostają kulturowo u siebie, ale rozmawiają ze sobą i są ciekawi siebie nawzajem. Więc to jest, ale masz rację, że multikulturowość i multi w ogóle, społeczeństwa, które są w ogóle różne, nawet w Polsce, bo jest multikulturowość, ja wiem, polityczna, czy jak to tam nazwać, światopoglądowa. Dużo jest takich narodowców z podpisu, i tacy strasznie proeuropejscy z tego PO, czy tak upraszczam, wiem, że tak trochę więcej. No, ale to są jakby dwie różne kultury, już się podzieliło na kultury. I co, są problemy? No pewnie, że są problemy, ale pytanie jest, czy plusy są warte tych minusów. No nie chodzi o to, żeby nie było minusów, chodzi o to, żeby było więcej o wiele plusów niż minusów. No ekonomia. No jest tak, że ja wiem, no lepiej mieć jest firmę, która ma duże wydatki, ale o wiele większe zyski, niż mieć firmę, która nie ma ani jednego, ani drugiego. No nie? Więc chodzi o to, że multikulturowość daje tyle plusów, dużo z nich jest niefinansowych i trudnych do zmierzenia, ale daje tyle plusów, że te minusy są akceptujemy chętnie, no albo niechętnie, ale akceptujemy, że będą te minusy, czyli konflikty, że trzeba będzie się integrować, że będzie dużo wysiłku, żeby przełamać strach, że trzeba się będzie uczyć, na czym polega islam, dlaczego ci ludzie są inni. No to nie przyjdzie samo. Trzeba trochę wysiłku. No i ten wysiłek wielu ludzi jest potrzebny, żeby zaczęło działać, multikulturować. A plusy są duże, bo no, każda różnorodność i specjalizacja jest dobra. No po prostu to jest ekonomiczna sprawa. No nie będę tłumaczyć. Tłumaczyć, dlaczego różnorodność jest korzystna i specjalizacja? No w biznesie to chyba każdy wie, tak? No. Więc w życiu to też jest ważne. No jest, to wiecie, wyobraźcie sobie rodzinę, gdzie macie 4 pokolenia i ludzie, którzy mieszkali w różnych krajach, w tej rodzinie są i mówią w różnych językach i różne rzeczy przeżyli. Każdy w takiej rodzinie się będzie mógł nauczyć czegoś od drugiego. Jeżeli macie rodzinę, gdzie jest tylko matka, ojciec i 17 dzieci, nie? Czy tam ile, i wszyscy robili to samo, gdzieś do tej samej szkoły, no to czego się nauczy taka rodzina? Co razem zrobi, jak wszyscy są tacy sami? Różnorodność daje bardzo dużo plusów w życiu praktycznych. To bym mógł długo gadać, ale chciałbym konkretnie, a tak to muszę jakiś przykład wymyślić, potem będę gadał pół godziny. Tak. No ja jeszcze tak uważam w skrócie, że warto jednak, ale wiem, że są problemy, będą problemy. To jest ciekawy punkt widzenia i myślę, że dużo tu ciekawych dzisiaj punktów widzenia, ale tak zmierzając do końca jeszcze mam kwestię młodzieży. Czy uważasz, widząc młodzież jako dwóch panów teraz w średnim wieku. Będziemy albo narzekać, albo chwalić, zobaczymy. W każdym razie... Jestem w średnim wieku? Jak do tego doszło? Jak do tego doszło? No, kilkadziesiąt lat temu. Albo dobra, zostawmy. W każdym razie chodzi o to, czy to jest twoim zdaniem mit, czy prawda? To, co się czyta w mediach, że piję do tego, że powiedziałeś w jednej ze swoich lewatyw mózgu, w jednym z odcinków, że to jest jednak prawda. I chciałbym chyba popolemizować z tym, że ta młodzież dzisiejsza, tam się nic nie chce, oni tylko by właśnie siedzieli, pachnieli, zbierali pieniądze, a w wolnym czasie posuwali wszystko, co się rusza, mówiąc bardzo kolokwialnie. Nie, już nawet nie posuwają. Już nawet tego im się nie chce. Polemizowałbyś? Nie, naprawdę, nie chcę im się, nie chcą w ogóle, nie są zainteresowani. Dobra, zachodnia młodzież, to widać dużo wyraźniej niż w Polsce, bo tam no, właściwie wszystko przychodzi z tego zachodu po jakimś czasie do Polski w jakiejś takiej osłabionej wersji, a tam widać wyraźnie, podtrzymuje to. Tamta młodzież się nie nadaje do niczego, nie ma zainteresowań, nie wie co ze sobą zrobić, no i trochę lipa jest z nimi. Ale w Polsce widzę, że jest to samo zjawisko, chociaż natężenie mniejsze chyba. No, ale jest to samo zjawisko. Ludzie nie mają, no nie, musi coś porwać młodego człowieka, ja wiem jak to nazwać. Kiedyś komunistami zostawali albo tymi bojownikami antykomunistycznymi. To było łatwo, no potem zaczęli zarabiać pieniądze w latach 90., bo się nagle wszyscy odkryli, że da się, no to zaczęli. A teraz jesteśmy w sytuacji, kiedy to już nie jest nowość, że mówimy o biznesie, że można zarabiać, że można firmę mieć. No już tak się trochę przyzwyczaili ludzie do tego i większość ludzi stwierdza, że jednak biznes nie dla nich, komunizm nie dla nich, polityka nie dla nich, religia nie dla nich, nic już dla nich nie ma. Seks już nawet nie dla nich, bo też wymaga wysiłku, żeby się z kimś zapoznać. A po co to jak przez komputer można? No właśnie Tindera, no ale to jakie relacje można mieć po Tinderze? Trzeba się nauczyć rozmawiać, to też jest trudne, a im się nie chce. No i jest no, problem, dobra, że nie ma nic dla młodzieży. No. A skąd wiesz, że to nie jest właśnie takie narzekanie pana w średnim wieku, bo przecież nie wiem, mam nadzieję, na pewno jak miałeś lat 18 i taki właśnie przyszedł ci jakiś pan w średnim wieku i tam wygłaszał te swoje, że kiedyś to było, a wy teraz to macie wszystko, tacy jesteście, w ogóle za dobrze wam i tak dalej. I ty wtedy myślałeś, kurde, głupoty gada, mi się właśnie chce, tylko on tego nie widzi, bo mi się chce czegoś innego. Ja wiem, o co ci chodzi, że zawsze w Ramole mówią, że za ich czasu było lepiej, bla, bla, bla. Dobra, ale kiedyś przyjdzie Ramol, kiedy akurat się okaże, że ma rację. Bo to nie jest, że zawsze młodzież, następne pokolenie jest lepsze od poprzedniego, a tylko ta starsze zazdrości i nie rozumie i tak gada sobie pieprzy głupoty, a po prostu się coś zmieniło. Bo czasem może być taki przypadek w historii, kiedy oni naprawdę mają rację, że kiedyś było lepiej, nie tylko, że inaczej, ale naprawdę lepiej. I ten Ramol przyjdzie i ci powie i mówi prawdę. I to ja myślę, to jest właśnie ten moment, kiedy naprawdę tak jest. Zresztą mi się zdaje, że młodzież sama przyzna, bo oni mają przecież swoich znajomych, rówieśników tam w szkole tej patologicznej, państwowej. Widzą innych. I co? Nie zgadzacie się, że większość waszych kolegów to taka nie za bardzo wie, co chce w życiu? Że się nie nadaje do niczego? No dobra, ale nie. A jak ty byłeś w podstawówce albo w średniej szkole, to wiedzieli? Tak, to ja miałem znajomych z klasy. Wiedzieli, bo... 3 patologicznych totalnie, a nie, no z czego dobra, 2 nie żyje już. Jedna zarabiała ciałem w 8 klasie podstawówki. Wow, ale nie miałeś nie nudno. Nie nudno, ale nie miałem pieniędzy. Więc nudno. Ale tak dla serio, też było takie poczucie bezsensu w większości, że no pamiętam, tak. Że jak jakieś wizje swoje zacząłem głosić, że coś tam będę robić w życiu ciekawszego, no to 90% ludzi patrzyło na to, co on gada w ogóle. No w sumie sensie, może to i racja. Może to tak jest. Może to tak jest. No dobra, ja się zastanowię. A tak naprawdę to ja bym wolał, żebyś mi ta młodzież, nie? Przyjdą do mnie młodzi ludzie i mi udowodnią, Martin, się mylisz. Patrz, większość z nas robi teraz rzeczy w życiu i pokazujecie, co robicie w życiu. To by było fajnie. Ja w ogóle nie chcę, ja się nie upieram, że ja muszę mieć rację. Mi to do niczego niepotrzebne, ja się wolę mylić. Najchętniej by było, najbardziej bym się cieszył, jakby się okazało, że w ogóle w niczym nie mam racji. Polska jest super, wolność kwitnie, młodzież jest przedsiębiorcza i zdobywa świat i robi nowe wynalazki. I pomyliłem się we wszystkim. No to super, to się pomyliłem, co to za problem się mylić. Myślę, że szkoła wbiła nam do głowy, że mylenie się jest czymś złem i wszyscy się tak zachowują, żeby się przyznać do błędu. To jakiś, to nie, to nie, to jest niemożliwe. I robiłem wszystko, żeby się nie przyznać do błędu, nie? Że zamach był. To ja ci powiem jedną rzecz na koniec właśnie związaną z tym, bo ty też jesteś, nie wiem czy miłośnikiem, no ale jakby nie było użytkownikiem wielu języków. No lubię. I widziałem, że śpiewasz po niemiecku o zamawianiu wódki. No nie umiem po niemiecku, trochę dla jaj sobie śpiewam, ale ja lubię języki się uczyć, bo jakby nowy świat się otwiera, nie? Całkiem inny. Masz też coś takiego, bo ja coś takiego mam i muszę się niestety publicznie przyznać, że jeśli chodzi o język, którego nikt tu nie zna, tak? Jakiś tam hiszpański, włoski, że tam, tak, ale że w Polsce mało kto. No. To ja mogę wrzucać na przykład na YouTube nagranie, że robię wywiad z kimś tam po hiszpańsku, luzik, ale po angielsku nie wrzuciłem do dziś. Dlaczego? A, bo się boję, że ci powiedzą mojego do dupy. Ja się nie boję, ja wiem, bo już mi się to wielokrotnie zdarzyło, że tylko Polacy mi mówili, że coś nie tak jest z moim angielskim, a Amerykanie zawsze chwalili. Dokładnie, jedź do Anglii albo do Stanów, pożyj se między nimi, mówiąc po tym swoim angielskim tak jak mówisz i zobaczysz, że im to w ogóle w niczym nie przeszkadza. Tak. To jest obsesja jakaś też strasznie polska, że się tak piętnuje każdy błąd najdrobniejszy w języku zwłaszcza. Ja nie wiem czemu aż tak, bo to przesada jest, nie? Do przesady. Kiedyś nie wolno było mówić fajnie, bo to błąd, mówisz fajnie, albo poszłem, powiedziałem poszłem, no i co? I teraz wam się włącza w głowie, nie? Pani profesorka na przykład, poszłem, bo się poszedłem. Nie, bo wszystkich tak tępili tymi samymi jakimiś poprawkami odgórnymi. I tam nam zostało i teraz przenosimy to na innych, taka fala. I potępiamy innych, bo źle powiedzieli. No to co, że poszłem? Nie zrozumiałeś? Zrozumiałeś, zrozumiesz to słowo. Nie, ja nie wiem, ja tylko poszedłem, rozumiem. Poszłem, nie mam tego słowa. Głupie to jest. A to czemu ci przeszkadza, że jest marszałkini Sejmu i gościni w programie? To nie chodzi mi, że błąd, może sobie być, że to brzmi głupio, idiotycznie i to jest nienaturalne, że ktoś odgórnie wymyśla nowy język i każe wszystkim go używać, bo mu się tak wymyśliło. Z jakiegoś absurdalnego powodu. Dlatego, a nie dlatego, że tam błąd. I tam z błędem. No, ale sztuczny język z politycznych powodów mnie wnerwia, bo jestem twórcą kultury. Ja piszę książki, śpiewam piosenki. Język jest cudownie wolnościowy z natury. Ludzie używają między sobą, jednocześnie wolnościowy, jednocześnie społeczny. I nie wiadomo, jak wyewoluuje. Nikt nim nie steruje. Rodzą się nowe słowa, sposoby rozmawiania. Ludzie zaczynają błędy traktować jako właśnie coś dobrego. Żyje, nie? Język jest żywy i mój udział w tym jest, bo piszę książki na przykład, więc ja lubię w ogóle język polski i w ogóle jako język i jako inne języki, język, którym się ludzie porozumiewają. I dlatego mnie tak wnerwia, jak przychodzi polityk i tą żywą, cudowną, żyjącą rzecz zakuwa w jakieś takie swoje zasady, zmienia po swojemu i każe, wymaga od innych, żeby tego używali. No nie mogę po prostu. Obrzydliwe to jest. Gdyby wszyscy zaczęli mówić o jakichś marszałkiniach, to by było okej, no mówią, dziwni są, ale spoko. Ale to nie jest tak, że ludzie sami zaczęli tak mówić. Gazety zaczęły te pierdoły pisać, jakieś gościnie i inne idiotyzmy. Kto to w ogóle wymyśla, jakieś takie odmiany? Nie wiem. Czemu musi mieć żeńska w ogóle odmiana? Ja nawet argumentacji nie rozumiem, bo jak ktoś widział film, na przykład Falling Down, jest dobry film, fajny film, Falling Down, tam jest taka scena, że taki burok w sklepie, który tam ma jakieś nazistowskie skłonności, gada się z policjantką i się pyta, dlaczego nie mówią do was officeress, tak powiedział, czyli oficerka. A pani oficerka mówi tak, dlatego, że wszyscy są officer, czy to niezależnie od płci, policjant i policjantka mówi się officer, dlatego, że ważna jest nie płeć, tylko funkcja. No. I to jest sposób myślenia, który powinien być taki fajny dla feministek chyba. Właśnie, żeby nie piętnować ich, żeby nie widzieć w nich tylko kobiety, tylko po prostu ludzi. I z tego powodu w języku angielskim się zrezygnowało z tego wyróżniania płci. A w polskim języku je robią odwrotnie. Podkreśla się, że to nie jest po prostu profesor, taki jak mężczyzna czy kobieta to jest profesor, tylko mówię profesorka, co brzmi zdrobniale, więc jeszcze bardziej poniżająco. Zrozum tutaj feministkę. Jakim cudem to jest korzystne dla kobiet, żeby o nich mówić profesorka zamiast pani profesor? Bo pani profesor brzmi na równi z mężczyzną, brzmi po prostu, podkreśla jej profesorskość, a profesorka to już jest taka, taka profesorka w szkole, taka zdrobniała trochę, jak papuszka, bez sensu. Albo psycholożka, nie? To jest tak idiotyczne określenie. Mi się od razu z papuszką kojarzy, to jest zdrobniałe. Jest psycholog, jak chce się poważnie rozumieć, to do psychologa. Jak chce się pobawić albo pomisiać, to do psycholożki. To promuje takie rzeczy. No przecież to brzmi głupio, nie? Nie wiem, może ja to tylko słyszę, to sorry, ja taką opinię mam. Dobra, bo moglibyśmy godzinami, a ja nawet bym chciał, ale szanując twój czas, bo swojego to nie, ale zmierzając do końca, czego byś życzył nam, ludziom mieszkającym w Polsce? Życzyć? Nie, ja nie lubię życzyć, bo to takie trochę, ja nie wiem, takie nie działa. Mi ludzie życzyli tyle rzeczy i większość z nich się nie sprawdza, to ja czasem wolę życzyć odwrotnie teraz, bo prawdopodobieństwo jakby może będzie większe. Na przykład lubię, jak mi ludzie życzą choroby, czy tam starości, różnych rzeczy, bo wiem, że też się nie sprawdzi i będzie dobrze. Nie, jak chcecie coś, nie mam sensu życzyć, bo życzenie od razu zwraca uwagę na okoliczności, które od nas nie zależą. Ja bym bardziej zachęcał, żebyście robili coś sami ze swoim życiem. Nie liczyli na okoliczności, nie liczyli na los, na Boga nawet. No Boga może można liczyć, ale i tak, niezależnie od tego, skupić się lepiej na tym, co możemy zrobić. Możemy zrobić różne rzeczy. Nie wiem, czy dużo, czy mało, ale robienie czegoś samemu, samo w siebie już jest dobre i fajne dla człowieka, bo wie, że ważne jest to, co robi, że jesteś ważny, robisz już coś sam z życiem swoim, zdecydowałeś ty sam. Nie, jak przychodzi coś do ciebie i daje ci dwa różne ciastka i pyta, które wybierasz, to nie mów nigdy wszystko mi jedno. Wybierz jakiekolwiek, ale ty wybierz. No. Do tego zachęcam. Zobacz, że to już zmienia trochę po kawałku myślenie. Zawsze wybieraj, nigdy wszystko jedno. Będziesz się czuł lepiej. Super. No to mam jeszcze ostatnie pytanie charakterystyczne dla tego programu. Jedna rzecz lub usługa do 100 zł lub 20 funtów, która mimo swej niewygórowanej ceny wniosła realną wartość do twojego życia. Wow! Rzeczywiście, nie zapomniałem, że takie pytanie tutaj jest. No pierogi. No i proszę, i mamy to. Super, no to ja ci w takim razie niczego nie życzę, za to trzymam kciuki, bo to jest takie bardziej chyba praktyczne, jakkolwiek praktycznym można nazwać trzymanie kciuków w każdym razie, ale lepiej się trzymać niż się puszczać. Zależy pewnie jeszcze gdzie i z kim. W każdym razie, zatem trzymam kciuki, żeby ci się wiodło i żeby twoje projekty edukacyjne rozwijały się nadal. No i żebym kiedyś zawitał w odwiedziny w twojej andaluzyjskiej szkole angielskiego, ponieważ jestem kolegą z branży, więc kto wie, może coś tam ukręcimy, jakiś biznes. Dobra. Dzięki. To ja mam dla ciebie jeszcze w podzięce książkę Nawyki 2.0, jak zmienić swoje życie bez silnej woli, której w wersji fizycznej chyba nie weźmiesz, ponieważ jesteś tutaj motorem niewielkich rozmiarów. Przeczytam. Dzięki. Także to twoja książka. To moja książka, tak? To dałem specjalnie zdjęcie, żeby się rzucało w oczy. Dedykację chcę. Jest. Już jest. Przewidziałem to, że będziesz chcieć. Widzisz, poza tym chrzanić wolność. Nieważne, czy ty chcesz, ja chcę, żebyś miał. Ja się zgadzam. Akceptuję. No i tablica pamiątkowa eksperta. Wow! Jak będę miał samochód, to sobie... Aha, tak, czekaj, motorze, to... Tak, mi się to może nie zmieścić, ale coś wymyślimy. Ej, dobre. Okej, także dzięki bardzo jeszcze raz i wszystkiego dobrego. Cześć.